Drodzy Państwo, myślę, że będziemy już powoli rozpoczynali. Zapraszam już wszystkich do stolików w kawiarence Piosenka o porcelanie w dworze Miłosza na spotkaniu poetyckim literackiej kawiarni latającej Café Europa. To jest forma takiego spotkania poetyckiego. Zrodziła się, i chcę to podkreślić, podczas wojen w byłej Jugosławii, kiedy poczuliśmy, mówię o ludziach, którzy byli zaangażowani wtedy tam, w Sarajewie, w Mostarze, w Belgradzie, w Lublianie, w tworzenie jakiegoś oporu wobec wojny, która zaczęła zataczać coraz szersze kręgi w byłej Jugosławii, poprzez właśnie przestrzeń na spotkanie, odzyskanie takiej maleńkiej agory, w której można było się nadal dzielić wierszami, myślami i cieszyć dyskusją czy spotkaniem, bo czuliśmy, że wojna to odbiera, taką przestrzeń. I wtedy też powstała w naszym wydawnictwie w Pogranicze Biblioteka Pisarzy Sarajewa. Tak nazwaliśmy serię tomików wojennych, które ukazywały się równolegle u nas w Sejnach, ale też w Lublanie, Belgradzie i Sarajewie w różnych językach. Wierszy, które były pisane podczas wojny, na gorąco niejako, i od razu znajdowały formę małych, takich wojennych, zgrzebnych tomików. Ci z Państwa, którzy pamiętają te nasze wczesne wydawnictwa, pamiętają po prostu taką w podobnej obwolucie, tylko w mniejszym formacie, cegiełki tomików wojennych, które wtedy wydawaliśmy. Mówię o tym dlatego, że gdy wybuchła wojna w Ukrainie, żeśmy powrócili do tej idei, do tego naszego wcześniejszego doświadczenia i z pierwszymi gośćmi z Ukrainy, którzy przyjeżdżali tutaj na rezydencję już w marcu tej wiosny, pomyśleliśmy o tym, żeby stworzyć taką bibliotekę poezji Ukrainy wobec wojny i na gorąco po prostu zaprosić poetki, poetów ukraińskich do tego, żeby przekazywali nam swoje wiersze i znajdować dla nich właśnie formę tomików. I tworzyliśmy tą ideę wspólnie z Natalią Trochy, która jest i poetką, i prowadzącą małe wydawnictwo we Lwowie Jezwa, wydające między innymi poezję litewską, gruzińską po ukraińsku, i z Julią Szeket, która jest zarówno artystką graficzką, która jest autorką opracowania graficznego tych tomików, jak i poetką, której pierwszy tomik w ogóle jej w życiu ukazał się w tej dwujęzycznej formie ukraińsko-polskiej, w tej pierwszej serii Biblioteki Poezji Ukrainy. Bo opowiadam Państwu teraz, nie wszyscy jeszcze wiecie o już fakcie, że pierwsza seria, czyli pierwsze 10 tomików tej serii zostało przez nas wydanych w dwujęzycznej formie i też z grafiką artystek, którzy też z nami od początku w tym projekcie współpracowali. Tutaj widzicie Państwo na ścianie taki obraz Hałyny Dudar, która od początku też była tutaj z nami w rezydencji. Jej grafiki ilustrują niektóre z tomików w tej pierwszej serii, będą także obecne w drugiej, ale to są właśnie takie ślady, które już na zawsze z nami w Krasnogródzie pozostaną. To znaczy ten obraz ilustrujący w jakiś sposób Piosenkę o porcelanie, która też została przez Julię Szeket
niezwykle przetłumaczona, mówię na język ukraiński, mówię niezwykle, że wyobraźcie sobie, jak żeśmy robili zbiorowe czytanie Miłosza 30 czerwca w urodziny poety, to czytaliśmy ją ten tekst wyłącznie po ukraińsku. Tak pięknie jakby brzmiał, jakby był w oryginale napisany w tym języku. Nie potrzebowaliśmy w ogóle polskiej wersji tego tekstu. Więc tak samo jak rzeźba Mykoły Krzyżaniewskiego zostaje tu już z nami na zawsze w tej przestrzeni krasnogródzkiej, Miłosza, a może też innych osób, które będziemy podstawiali pod ten cień, który rzuca ta brama przejścia do dworu. W każdym razie są to ważne dla nas ślady naszej współpracy, współistnienia, solidarności z Ukrainą dzisiaj. I co chcę powiedzieć, zanim rozpoczniemy nasze spotkanie już o samej serii, to bo chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że forma jej sprzedaży jest też inna. No, pewnie będzie we wrześniu wydrukowana taka normalna seria, która dostanie się do księgarni, ale zanim to nastąpi, to upowszechniamy te tomiki w formie darowizny, że można po prostu wpłacić na konto minimum 50 zł za wszystkie 10 tomików, bo nie sprzedajemy ich osobno, jakby pojedynczo, tylko w całym komplecie. 50 plus powiedzmy i po prostu je uzyskać. Wziąć dzisiaj tomik, wziąć karteczkę, na której jest numer konta i wpłacić na rzecz pomocy dla twórców z Ukrainy, bo taki jest cel tej darowizny, że będziemy starali się kontynuować tą serię. To znaczy, że powstaje na wrzesień, przygotowujemy kolejne 10 tomików, które już w dużym stopniu są przygotowane. I będzie też trzecia seria, a być może kolejne. I to już troszkę też nabiera innego znaczenia, w tym sensie, że to nie tylko już chodzi o pierwsze świadectwo w słowie poetyckim doświadczenia wojennego, traumy, tragedii wojny, ale też o sposób jakby śledzenia poprzez upływające miesiące tego, jak cały czas wojna jest przekładana, czy to doświadczenie jest przekładane na język poetycki. Być może pojawią się tomy kolejne, ale tych samych autorek czy autorów, na przykład z Hałyną Kruk, która była naszym gościem tutaj wcześniej, rozmawialiśmy i która ma swój tomik w tej pierwszej serii. Rozmawialiśmy o tym, że pod koniec roku może się ukazać jej drugi tom, jakby dalszy ciąg pisania wierszy wobec wojny. Jeżeli mówimy w obliczu wojny, to mówimy o czasie nie tylko 24 lutego oczywiście, tylko od ponad 8 lat. I nie tyle tu chodzi też o wiersze dosłownie traktujące o wojnie, tylko jakby właśnie pisane w obliczu wojny. One mogą dotyczyć innych sfer życia, ale to poezji, siła właśnie przekazu poetyckiego związana jest w jakiś sposób z obecnością, z bliską obecnością wojny, która w Ukrainie zaczęła się pod koniec 2013 roku i od 24 lutego jedynie po prostu nabrała nowej, rozszerzonej fazy. Więc to jest takie przedsięwzięcie, które leży u podstaw tego dzisiejszego wieczoru, Cafe Europa, nowego jej wydania, inkarnacji i strasznie się cieszę i witam przede wszystkim poetki, autorki tych tomików, Julię Musakowską i Katarzynę Michalicne, które przyjechały z Lwowa dzisiaj i są dzisiaj z nami. Witamy Was bardzo serdecznie. I chcę od razu, bo żeśmy się tak umówili, że będziemy rozmawiali parami, a parami dlatego, że są z nami też tłumacze, tłumaczki tych tomików poetyckich. Jest z nami Aneta Kamińska. Witamy Cię, Aneto, bardzo serdecznie. I Jakub Przoniak. Witamy, Jakubie. Którzy są sami poetkami, jak i
tłumaczami. Także ten nasz dialog dzisiejszego wieczoru będzie pomiędzy właśnie autorami tych tomików i tłumaczami ich. Kateryno, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Kateryna Michalicyna i Jakub Pszoniak. Dołączcie tutaj do mnie. To już jest komunikacyjnie, także jest bezpośredni autobus z Lwowa do Augustowa, którym można prawie pod same Sejny przyjechać. I tak Kateryna z Julią dotarły do nas, chociaż to jest długa podróż. Miałyście jakieś przygody na granicy? Dobry wieczór. Dużo rada, że ja tu. Dziękuję za zaproszenie. Za dla mnie. O tak, musisz. Okej. Okay. Dla mnie cześć bути тут сьогодні, розмовляти, тим паче честь мати вперше книжку польських перекладів моїх віршів саме в цьому місці, саме зараз навіть. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem szczęśliwa, duży to dla mnie zaszczyt być tutaj z wami tego wieczora i mieć przed sobą tomik pierwszych przekładów moich wierszy na polski. Jako książki. Aneta, tak, ona przekładaje dawno i bardzo ukraińskiej poezji. Aneta, która już dawno tłumaczy i wiele tłumaczy z ukraińskiej poezji, tłumaczyła też wiersze Kateryny wcześniej. Mhm. Щодо пригод, то ми їхали з Юлею значно довше, ніж сподівалися. Застрягли на кордоні на 8 годин. Dłużej znacznie jechaliśmy do Polski, niż żeśmy się spodziewały, бо zatrzymano нас на границі на 8 годин. Ми провели їх в автобусі, але використали цей час для розмови, бо хоч живемо в одному місці, насправді nie mają tak bardzo czasu, żeby siedzieć poряд i rozmawiać. Ale przynajmniej miałyśmy czas na porozmawianie, bo chociaż mieszkamy w jednym mieście, to zwykle tego czasu na rozmowę brakuje. Mm. Słowo o Katerynie, która jest poetką, jest autorką książek dla dzieci, które też ukazywały się w Polsce. Jest malarką, jest tłumaczką na język ukraiński, głównie z języka angielskiego, ale też tłumaczy z języka polskiego. Przełożyła wiele książek Tolkiena na ukraiński, przełożyła Virginię Woolf, Sylwię Plath, Wilda, także cały bogaty kanon angielskiej literatury w języku ukraińskim. Pracuje, czy pracowała do tej pory, prawda, w wydawnictwie Starego Lwa we Lwowie. A czym teraz się zajmujesz, Kataryna? Продовжую займатися тим, чим займаюся з 2008 року після виходу першого перекладу. Перекладаю, редагую. Це те, що якби робоча моя частина. Czyli głównie teraz zajmuję się redagowaniem i tłumaczeniem tego, co robię od 2008 roku, że to jest moja główna praca. Zostawiłaś w Lwowie trójkę dzieci, męża i dwójkę psów zaadoptowanych, więc rozumiem, że nie będziesz z nami długo tutaj, chociaż teraz. Może ale będzie mam taki plany czas. Żebyś przyjechała na dłużej. Jakub Pszoniak, to jest, bardzo się cieszę, że ta nasza inicjatywa wydawnicza zaangażowała poetki, poetów polskich do pracy przekładowej. I czasem to jest tak, jak w przypadku Anety Kamińskiej, że to już jest wiele lat pracy translatorskiej Anety z literaturą ukraińską, ale czasem jest tak, jak w przypadku Kuby, że to jest twój debiut chyba translatorski. I Jakub przyjeżdża do nas z Bytomia. Jest poetą, ale też designerem, prawda? Człowiekiem, który pracuje nad wizualną stroną w internecie. Książek i chyba nie tylko. Tak. Włącz sobie, musi zgasnąć to światełko. Wiesz? O. Dobry wieczór. Tak. Ja się zajmuję zawodowo grafiką i również poezją. Znaczy zajmuję się redagowaniem, ale przede wszystkim pisaniem. Jest
jest laureatem Śląskiej Nagrody Silesius Literackiej za tomik poetycki chyba na pewno, kilka lat temu. W tym roku, zdaje się, ukaże się twój kolejny tom poetycki. Tak, już w październiku. Tak. I to jest też moja satysfakcja, że właśnie tacy poeci jak Kuba zaczynają się uczyć języka ukraińskiego, podejmują wyzwanie tłumaczenia we współpracy. Pomógł ci chyba, prawda, ktoś z Ukrainy? Tak, tak, tak. Bez pomocy mojego kolegi Zaka ta książka nie mogłaby się ukazać. Ja wiedziałem, że też mogę na nim polegać i dlatego mimo nieśmiałości, mimo tego, że nie wiedziałem, jak sobie poradzić, to wiedziałem, że należy podjąć się tego zadania, bo wiedziałem, że mam pomoc właśnie w osobie Zaka, któremu bardzo chciałem podziękować, bez którego tej książki by na pewno nie było. A Zak to jest Ukrainiec żyjący w Polsce? O, tak, on jest Ukraińcem w połowie, a w połowie Marokańczykiem. Znaczy jego tata jest Marokańczykiem, a mama jest Ukrainką. On w Polsce mieszka od licealnych czasów, więc posługuje się biegle polszczyzną właściwie. W niezauważalny sposób wszedł w polszczyznę. A gdzieś tam u ciebie, w Bytomiu? W Katowicach. W Katowicach. Mieszka w Katowicach. Mhm. Także tacy są autorzy. Tak. I może zaczniemy, Kateryno, zanim jeszcze trochę porozmawiamy, może od przeczytania jakichś twoich wierszy. Tak, ale najpierw jeszcze маю сказати, те, чим ми займаємося, то від 24 лютого. Це дуже складне питання, над чим працюєш або що робиш. Ale chcę jeszcze powiedzieć, nad czym, odnośnie tego pytania, co robisz, nad czym pracujesz, bo od 24 lutego naprawdę to jest złożona sprawa odpowiedzieć na to pytanie. I tomu najkraща відповідь dla mnie na razie ja je. I dla mnie najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest po prostu ja jestem. Тому що ким ти є зараз, тут дуже постають складнощі і навіть якщо я кажу, що я перекладаю чи редагую, це займає дуже мало часу з загалом того, що забирають новини, віддаю родині і це називають волонтерством, але це зараз, мені здається, спосіб життя для дуже багатьох українців. Це допомога тим, хто її потребує, в дуже різний спосіб на тому місці, де ти є. Бо інне є питання, ким єстеш, czym się zajmujesz i to, że mamy jakąś profesję, że ja się zajmuję redagowaniem czy tłumaczeniem, to jest tylko cząstka tego, co tak naprawdę robię teraz, bo głównie potrzeba jest pomocy krajowi, społeczeństwu, zaangażowania się w różne sprawy wolontariackie na rzecz kraju w czasie wojny i to głównie pochłania moją uwagę czy energię. І так, насправді, мабуть, ще ти згадав про собак і дітей, то діти – це теж дуже велика. Тобто я є і я мама, тому що ми не виїжджали ніде зі Львова. І зараз бути мамою у війні – це якийсь теж абсолютно особливий досвід. І додавав би ще до того, що єстем теж мамою, що єстем і єстем мамою, діти, опіка над ними – to jest olbrzymie doświadczenie podczas wojny i to jest osobna rzecz, którą się po prostu zajmuje. Про це згадую, тому що багато у віршах там є материнства і стосунків мами і дітей, тому що крім власних дітей, я також багато, у нас бібліотеки, наприклад, перетворилися на такі собі, майже всі ті, які я знаю, особливо в центрі міста перетворилися на волонтерські центри, на центри комунікації, де люди плетуть маскувальні сітки, знайомляться, говорять про вірші, але також там займаються з дітьми. І mówię о дітях теж dlatego, що в моїх віршах зауважите дуже macierzyństwa і troski o dzieci. A przy tym chcę dodać, że sytuacja we Lwowie jest taka, że bardzo często biblioteki zamieniają się w takie centra wolontariatu, w których po prostu prowadzi się różne zajęcia czy pomocowe działania, w tym między innymi dla dzieci. I ja bardzo mocno jestem w to zaangażowana. Tak, bo
Не пишу зараз нічого для дітей, але натомість намагаюся дати їм, бодай, годину чи півтори, та яка від мене залежить, часу просто побавитися, просто відчути, бодай, ілюзію нормальності. Це дуже важливо, і діти від них маю величезну віддяку. Не пишу зараз для дітей в тим часі, але dziennie, choćby tą godzinę, półtora poświęcam dzieciom po to, żeby dać im choćby cząstkę normalności, zabawy, życia prawdziwego w tym okropnym czasie wojny. A teraz spróbujmy poczytać i pocznę tak, jak jest z początku. Umówiliśmy. Dobrze. Pierwszy wiersz, jaki tutaj jest w książce, napisany... Зараз гляну, чи є дата. Так, 18 лютого. Чи 18 лютого той перший вірш, який został написаний? Це такий вірш перечуття, коли ніби якась частина тебе знає, що щось відбудеться, а інша... Такий вірш, який має в собі перечуття, правда? Чонська в тебе вє, що може ще здарити. А інша сильно це заперечує і шукає опертя на звичну звичну буденність. A druga cząstka jakby się temu przeciwstawia i szuka jakby oparcia w normalności, w jakimś pozytywnym odczuciu. Від минулого року у нас є маленьке містечко Нью-Йорк на лінії фронту на Донеччині. І jest takie maleńkie miasteczko w Ukrainie na Donieczczyźnie, które nazywa się Nowy Jork. Ця назва повернулася до нього минулоріч. Тому що з 50-х років була ця назва забрана з російщини, воно було новгородське. Та назва повернула останнього року, бо від лат 50-х ту назву одібрано в часах совєтських. Вони повернули собі назву, а українська письменниця Вікторія Амеліна створила там фестиваль, Нью-Йоркський літературний фестиваль. Але українська писарка Амеліна створила власне в тим містечку літературний фестиваль. Я готувала дитячу частину тогоріч. Цього року ми ж планували теж, тобто залишилася команда волонтерів, які там і жили буквально до останнього часу у містечку Нью-Йорк. I ja w tym festiwalu odpowiadałam za tą część literatury dziecięcej i planowałyśmy jego kolejną edycję. Tam się stworzyła, właściwie do ostatniego momentu przed wybuchem wojny, tam była taki rodzaj wspólnoty ludzi zaangażowanych. Tak, i 18 tam były duże silne obstrzały, obstrzelały sadoczek i szkołę. W 18, w 2000... 18 lutego tego roku. Czyli 18 lutego, w dzień, w którym ten wiersz został napisany, to miasteczko znalazło się pod ciężkim obstrzałem już. І ми в переписці оці спільному чатику робочому по фестивалю ясно, що прийшли питати, як ви там, що у вас відбувається. І, очевидно, по відомості о тим обстрілі почалися ми питати мешканців, людей, які там є, що з вами діє. І одна з волонтерок написала цю фразу, яка стала першою фразою до вірша, і яка стала ключем, яка в мені розімкнула оцю потребу писати, бо я не писала понад півроку перед тим. Jedna z wolontariuszek wypowiedziała tą frazę, która rozpoczyna ten wiersz i która we mnie jakby odblokowała w ogóle możliwość pisania, bo nie pisałam przez ostatnie pół roku nic. I to pierwszy wiersz. Нью-Йоркчанки обстріли. Все добре, трохи салютів, як завжди. Йде дощ і тиша. Пише вона у месенджер, в пошту так само пише – ламано, часом англійською, часом без ком і крапок. Все, як завжди, нам поки рано ще обирати, їхати чи лишитись. Ми тут ще поки потрібні. Знайомі ластівки скоро вертатимуться додому. Хто їх тоді зустріне? Російські танки? Ні. Наші школи і садочки ще не землянки, ще не пішли корінням у чорну глибу. Ванька ходив сьогодні ловити рибу. Риба попалась мудра, зірвалась з гаку. Кицька сусідська видерлась на гілляку, діти її знімали всі дружно, з копом. Кицька старенька, з вибитим лівим оком. В нас тут болото всюди, ну й танки. А як же? Танки. Трохи попадало. Так, уночі і зранку. А далі? Ну що в нас далі? Іде дощ і тиша. Пише лівою в месенджер, правою доньку колише, пише ламано, часом англійською, пише
так, щоб цілому світу довкола неї було спокійніше. Gorączki, ostrzały. Dobrze, garść fajerwerków i znów jak zawsze pada deszcz i cisza. Czasem messengerem, czasem przez maila piszę. Kaleczę po angielsku bez spójników, kropek. To jak zawsze wcześnie wybierz zostać w drogę? Przecież wciąż potrzebni. Wkrótce znów wrócą tu znajome ptaki. Kogo mają spotkać? Czołgi? Ruskie tanki? Nie, nasze szkoły i przedszkola to jeszcze nie ziemianki, niewpuszczony korzeń w serce czarnej bryły. Wybrał się na ryby dzisiaj Wańka, lecz ryba mądra, zerwała mu się z haka. Kiczka sąsiada się na gałąź wdrapała. Dzieci ściągały ją, szukając się wzrokiem. Kiczka staruszka z lewym wybitym okiem. A u nas bagno i tanki, a jakże i tanki. Trochę popadało, tak noce, poranki. A potem cóż, i znowu, jak zawsze deszcz i cisza. Lewą na messengerze, prawą córkę kołysze. Kaleczę po angielsku, ona pisze, żeby cały świat wokół niej ciszej. Dziękuję bardzo. Волонтерка перечуття. Боюся, життя в нас знову міняє свої маршрути. І замість іти в книжковий, іду купувати джгути, набір хірургічний, знайомі до болі речі, бинти, кровоспинне, антибіотики, гречку. Не смійся, я не панікерка. Я просто знаю, в бабусі сусідки її вже давно немає. А ще валідолу і горщика з гіацинтами. Це протитривожне, чого ти? Тривогу часто лікують квітами. І ще котами, псом, якого щодня вигулювати – дощі, не дощі, відкладені наступи, навіть кулі ті, що десь із часів Майдану гуляють в просторі. Мені частенько здається, що ми на острові, що нам пороблено, нас не чутно, ми не помічені самі собою, своїми дітьми. Брадемо, мічені серпом і молотом, димом в горло і кримом вдихало. Занадто жорстко кажеш, таке зустріло, чи як там, яке і їхало. На все готові. До всього зібрані, тільки тута, стукоче пальчиком, як морзянкою біля пупа, той страх противний, оте боюся, важке, немислимо, застрягло й бухає. Слухай, я ненавмисно, кажу ж, не хочу зміни оцих маршрутів, щоб не книжки, а бинт, кровоспинне, джгути, не дерев'яні, справжні вже автомати. Хоч я ні тих воліла б не купувати, а тільки гречку бабці і квітів море, бо як-не-як весна на носі, вже зовсім скоро. Волонтаріушка, przeczucia. Boję się, że nasze życie znów zmienia trasę i zamiast iść po książkę, idę po pasy, sprzęt chirurgiczny, te do bólu znane homeostatyki, opatrunki, antybiotyki, pogryczaną kaszę. Wiem, śmiejesz się, ty i ta twoja histeria. U starej sąsiadki pusty worek w szafce nad lamperią, ostatni listek widolu, w doniczce hiacynt, lek przeciwlękowy. Co ty? Lęk wyleczą kwiaty. I kot. I jeszcze jeden. By wyjść z domu, kundel. Pada, nie pada, atak na atak. Kule, nie kule. Pocisk, nie pocisk, co od Majdanu po orbicie krąży. Wiesz, czasem mi się wydaje, że to wyspa otoczona morzem. Że jesteśmy zaklęci, niemi, przezroczyści dla siebie samych, jak i dla własnych dzieci. Snujemy się, zwiędłe zjawy, ze znamieniem w kształcie gwiazdy, dymem w gardle, krymem. Że nie ludzko? Jak mówią, sama se zasłużyłam. Gotowi na wszystko gotowi. Tylko tutaj pęka. Wystukuje palcem kod Morsa w okolicy pępka. Boję się. Podlejsze niż lęk, niewymowne, ciężkie. Utknęło i dudni. Posłuchaj, robię to bezwiednie. Mówię chyba wyraźnie, nie chcę zmieniać trasy, nie po książki, a gazę, bandaż, po hemostatyk, karabin nie zabawkowy, tylko szybko strzelny, chociaż nie chcę żadnego, Boże miłosierny, tylko kasza dla dzieci, kwiatów toń głęboka, z wiosną twarzą w twarz stanąć, jedno mgnienie oka.
A цей вірш написаний 20 лютого. А цей вірш написаний 20 лютого? Коли я просто часто ці вірші писані на ходу між, наприклад, складом, де сортуєш медицину і домом. Te wiersze są pisane jakby pomiędzy, spacerując między tam, gdzie się pomoc medyczną przygotowuje, a domem. I to my сьогодні зранку z Julią говорили, іноді це такий насправді метафорична дорога. Той момент, коли ти – це ти. От між тим місцем, де ти волонтерка і збираєш людям, яких не знаєш, те, що їх, можливо, порятує, і тим місцем, де ти доросла, відповідальна і мусиш давати підтримку і притулок тим, кому потребуєш, тим, хто цього потребує, а дорога – це твоє. І в ту дорогу приходять вірші. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym z Julią, że ta, właśnie ta droga pomiędzy jest właściwie tą drogą, w której ty naprawdę jesteś, że z jednej strony zaangażujesz się w pomoc innym, którzy pomagają twojej pomocy, wymagają, potrzebują twojej pomocy, z drugiej strony jesteś w domu, w którym odpowiadasz za pomoc członkom swojej rodziny i właśnie w tej drodze jesteś tym naprawdę co, sobą po prostu i tym właśnie, i tym, tą, która pisze. Która nie może nie pisać, bo... I która nie może nie pisać. Bo to jest sposób samoratunku. Bo to jest jakby sposób właśnie ratowania samej siebie. Poradzić sobie z nowinami, poradzić sobie z mową, jaka zmieniuje się szybciej niż ty odczuwasz, tому що всі ці слова, які були, от зараз Кубик зачитав перекладені, вони на кілька років їх стало менше в мові. Вони не їх не знали діти, а тепер ці всі слова, джгут, різні види зброї, їх знають навіть діти, і мова змінюється швидше, ніж ми встигаємо на це свідомо відреагувати. І щоб по просту порадити собі з новинами, правда, з відомостями медіальними і теж з язиком, який ще гвалтовно динамічно зміня, бо появляються зupełnie нові слова в тим віршу, який читав Куба. Teraz jest dużo słów takich, których wcześniej w ogóle żeśmy jeszcze nie znali, nie było w naszym języku. My znali, bo mali wojnę раніше, z 14, a dzieci nie znali, a teraz i dla dzieci one... Bardziej może my znaliśmy, bo znamy je od 2014 roku, ale dzieci nie znały tych słów. А тепер вони знають дуже багато, може навіть іноді більше, ніж хотілося б їхнім батькам, відчувають ще більше. A teraz znają i znają dużo więcej tych słów niż chcieliby rodzice i mocno je czują. Tak. I tu następny wiersz, właśnie syn dzień mowy. Mamo, a zwitki idzie wojna? Zapytuje ticho i od razu bez pauzy. A wojna to stychijne licho? Czy my jej zasłużyli czymś? Ну, знаєш, наприклад, непослухом. А їй в голову, мов би, хтось ударив залізним посухом, землю вибив з-під ніг, мізки з рідного черепа. Звідки в тебе дитино? Мам, може ми витягнули якогось жереба і не того дістали з великої торби Божої? Може, хотіли на небо вилізти, а не можна нам? Знаєш, як вавилонцям, у них тоді вежа тріснула, нам у школі казали. А вона сльози ковтає, злісно так, і мовчить, і душиться непромовленим. Мамо, скажи, а війни бувають замовними? Шибу теплом захухує, пальцем виводить контури. Це, бачиш, Крим, це Донецьк, і вони недоторкані, наші, невідбирабельні. Правда, мамо? Недоторканні, підказує, душачись вже словами, ліпить в осердя малюнка прапор двокольоровий. Звідки? Звідки в тебе, дитино, така недитяча мова? Син, день язика. Мамо, пита мали, скільки війна вируша? І додає по хвилі, є як повудь, суша? Бліжми негречні, вєш, то наша віна? A ona jak gromem czuje, jak ją ścina, jak ziemia się osuwa i odbiera głos. A skądże dziecko? Mamo, może z boskiego kapelusza po prostu wyciągnęliśmy ten najgorszy los? Może zbyt chcieliśmy się wznieść hen do nieba? Wiesz, jak w Babilonie, kiedy wieża pękła. Pani mówiła nam to na lekcjach. I cicho łka,
i zła łzy łyka, dusząc się tym, co niewypowiedziane. Mamo, powiedz, kto zamawia wojny, ból i rany? Chucha w okno, palcem kreśli kontur. Tu masz Donieck, tu Krym, miejsce nietykalne. Ono nasze, mamo, niezabieralne? Nietykalne, odpowiada, dławiąc w sobie słowa. W sercu rysunku lepi flagę w dwóch kolorach. Skąd przyszła, dziecku, twoja niedziecięca mowa? Антидепресанти, п'ятий день війни. Попередній написаний 21 лютого, це власне день української мови. Ten poprzedni wiersz został napisany 21 lutego, to jest dzień języka ukraińskiego. Ти не схожа на жінку в депресії, чуєш, мамо? Каже, іде за двері. Сьогодні працюємо з протитанковими їжаками. Я і хлопці з Херсона, і ще з десяток. Мам, там треба руки, щоб все спаяти, тобто зварити, так кажуть дорослі дяді, щоб не пролізли в місто московські бляді. Ні, мамо, я не крию нікого матом, просто навчився чесно все називати. Так, за три дні навчився, або й скоріше. Смокнув у щоку, хутко за двері вийшов. Я не схожа на жінку в депресії, кажеш услід за сином. Взуваєшся, теж виходиш. Там ліки на Київ просили, броніка треба якось з кордону сюди довести, глянути, як там друзі стоять на своїх протестах в Познані, Ризі, Вільнюсі, у Тбілісі. Про Харків поки не думай, не треба. У парку дерева лисі гойдають самотню білку, руденький м'ячик. А ти тільки й чуєш, як ламко дитина плаче, як виє сирена вкотре, ламаються руки й шиї. Ніхто й ніколи цієї крові уже не змиє, не перешиє на біло те, що давно вже чорне, і цю сторінку братям не перегорне. Бо як же тоді Поліна, Віталік і батько Лєри, котіться кати до бісової холєри? А син би всміхнувся, мабуть, тут можна і матом, мамо. Від нього інколи легше. Закасаними рукавами плетеш до відбою сітку, а потім зорі у небі сіються, немов золоті лелітки. Вечеря з дітьми і сусідами, ніч в підвалі, а вранці руки потрібні десь на вокзалі, бо люди сюди приїхали голі, босі, бо хлопчику двотижневому дар не царі підносять, а трійко дівчат з ведмедиком волохатим. Бо навіть хронік із п'ятого вже перестав бухати, бо твої діти знову готують бандера смузі. Співають то лента за лентою, а то про калину в лузі, ту, що руснянським добривом добре би підживити. Такі нині дні твої, жінко. Такі антидепресанти. Антидепресанти, п'ятий день війни. В депресії? Не виглядаєш. Слухаєш мене, мамо? Пита, йдучи до дверей, już пора. Dziś працюємо в przeciwczołgowych zaporach. Ja, chłopcy w Hersonia i jeszcze zdychę, wrzawa. Mamo, trzeba nam rąk, by spawać. Czy, jak mawia wujcio, łap do przylutowania, aby nie wlazły w miasto te moskiewskie kurwy. Nie, mamo, proszę, daj spokój, wcale nie pluję. Właśnie nauczyłem się nazywać sprawy po imieniu. Tak, mamo, nauczyłem się ze 2-3 dni temu. Cmoknął w policzek, wyszedł w okamgnieniu. W depresji? Nie wyglądam, powtarzasz za synem. Wkładasz buty, kurtkę i ty także idziesz. W Kijowie prosili o penicylinę. Kamizelki trzeba jakoś przywieźć z nadgranicy. Zobacz, jak przyjaciele na protestach w stolicy, w Rydze, Wilnie, Poznaniu i w Tbilisi. O Krakowie nie myśl. Jeszcze zdążymy się policzyć. W parku drzewo łyse, rudą piłeczkę huśta, samotną wiewiórkę. I słyszysz pisk dziecka, piskle i głos syren. Znów łamią się ręce, szyja, ta krew. Nikt nigdy jej nie zmyje. Czarnego nigdy nie zmieni w białe. I nie pominie nikt nigdy już rozdziału bracia. Bo co z Poliną, co z Witalikiem, co z ojcem Lery? Toczcie się, Kaci, wprost do cholery. Syn by się pewnie uśmiechnął. Ty możesz ich bluzgać, mamo, od tego robi się lepiej. Podwiń rękaw, nie zrobi się samo. Tkasz sieć gęstą na akord i gwiazdy na niebie się mienią jak złoty cekin. Kolacja z sąsiadem i dziećmi, noc pod schodami w piwnicy,
A rano na dworcu potrzebne znów ręce, bo ludzie tu przyszli goli jak stali, bo mędrcy chłopcu tu darów nie dali i 3 dziewczynki z pluszowym misiem, referent spod piątki, co rzucił picie i dzieci, co leją w butelki benzyny, o łące śpiewając i o kalinie, o użyźnić łąkę nawozem z ruskiego desantu. To twoje dni, kobieto, to twoje antydepresanty. Той вірш вкладено, не знаю. От я розумію, що це 5-й день війни, і розумію, що вірші, які пишуться зараз, зовсім інакші. Ти то є вірш писаний 5-го дня війни, і розумію, що вірші ще вже від того моменту пише зовсім інакше. А там великий страх. Це от тих перших 3 дні, про які згадується, це був великий страх, це було заніміння і нерозуміння. Що таке взагалі може відбуватися в Європі в 21 столітті? І одночасно товариші тому страх, великий страх, те перші 3 дні, невідомо, що так направду може діятися в Європі в 21 віку. А страх і знедіяння змінила дуже активно. Всі кинулись в роботу, всі кинулись робити хоча б щось, щоб відчувати себе причетними, щоб урухомити, не знаю, щоб сподівання на перемогу стали реальним, то будь-що. А страх будить щось таке, що чоловік хоче щось робити, cokolwiek, щоб по просту бути змобілізованим і щоб працювати тими дроб'язгами праці над звичайством. І зараз розумію, що так як от від початку ви казали, що вірші є, чи ці книжечки є фіксацією, вони дійсно документуванням часу, бо зараз все інакше, відчуття інакші, люди по-іншому поводяться, змінилася емоція загальна, і в нас, і всіх, хто нам допомагає, за що ми безконечно вдячні, але це все змінюється. І добре, що ці десятки книжок постають, бо це жива фіксація, живий документ часу. І то є такий живий документ часу, те вірші. І дуже добре, що вони повстають, що повстає така бібліотека, така серія, бо то є той момент, в котрим всього хвитаючи то, що се змінює, бо змінюються емоції, змінює світ, змінює язик, яким називаємо той світ. І ще от ми буквально перш ніж до вечора, перед прийти сюди до вечора, ми дивилися фільм про Красну Груду і про цей. І занім прийшлися на той вечір, тоді оглядалися фільм о Красну Груді. І там було це відчуття, як і зрештою є тут, повернення додому, шукання дому, шукання ойчизни, то є. І там було власне то відчуття повроту додому, шукання ойчизни. Давання відповіді на запитання, де твій дім? Чи можеш ти його взяти з собою де-інде? Чи можеш ти його захистити? І там са теж те відповіді на таке питання, що повідати дітям, чи можеш щось для них заховати? І чи можеш взяти дім з собою? Чи можеш... І чи можеш взяти дім з собою? Так, там, де дім знаходиться? В тривожній валізці, в серці, в країні? І де той дім ще знайдує? Чи в подружній валізці, чи в серцю? Jeszcze, może ostatnio. W poprzednim wierszu też było nie думай про Харків, bo w Харкові досі багато друзів, всіх нас, Харків досі дуже сильно обстрілюють. В тамтим попереднім віршу була така фраза: не мисль о Харкові, а то dlatego, że w tym mieście jest po prostu mocno ostrzeliwanym, jest dużo naszych przyjaciół. Tak, chociaż na sprawdzie wsa karta Ukrainy przetworzyła się na jakiś taki, ty jej odczuwasz, one wszyscy rodni. Miasta, pro jakie nikoli nie znał i nie czuł, teraz ty znasz nazwy, teraz ty za nich wbolewasz. I to, co wojna tworzy, to fakt, że mapa Ukrainy staje się jakby tak samo wszędzie bliska, że nawet miejscowości, których nie znasz, stają się swoje, że ta mapa po prostu zbliża się mocno do ciebie. А Харків якийсь має таку особливу близькість через кількість рідних людей, які там перебувають, і то було не думай, а то врешті, знову ж таки, вірш як спосіб порятунку від страшних емоцій, від які тебе можуть інакше роз'їсти. А szczególnie Харків, в котрим по просто є дуже близьких людей, має такий розай світлістості чи енергії, яка будить дуже сильні емоції. Молитва до Харків.
тільки виживи, тільки благаю, виживи. Я познайомлю тебе із песом своїм, напіввижлою. Я познайомлю тебе із полем своїм закоріпленим, з гінго у парку, з тоторо донькою зліпленим. Тільки виживи, тільки благаю, виживи. Ночі ще будуть колись розпашілими, ніжними, нашими будуть і жодним страхам неналежними. Небо і зорі такими, як змалку, безмежними, а не протятими смерчами, зіткнуті градами. Так, з мого місця тобі неможливо зарадити, не досягнути до тебе і звідти не витягти. Так, мені хочеться лікті кусати і вити, але натомість я сину читаю розхристану книжечку і думаю, дихаю, виживи, Господи, виживи. Modlitwa do Charkowa. Po prostu ocalej, błagam Cię, ocalej. Przedstawię Cię mojemu na wpół martwemu psu, poznam Cię z polem, co na kość stwardniało, z miłożębem w parku i plastelinowym totoro naszej małej. Po prostu ocalej, błagam Cię, ocalej. Znów kiedyś jeszcze noce delikatne, wonne, niepodległe się staną od gruźb, nasze niebo i gwiazdy jak za dziecka nieskończone, a nierwane przez tornada i grady. Nie, zupełnie niczego stąd nie mogę zrobić. Nie dosięgam żadnej z wyciągniętych rąk. Chociaż łażę po ścianach i chcę się głośno wyć. W zamian czytam synowi wymiętą książeczkę i myślę, oddycham. Ocalej, błagam cię. Ocalej, żyj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kuba, mam do ciebie teraz takie pytanie o ten czas pracy nad tymi wierszami, kiedy je po raz pierwszy rozszyfrowywałeś, odczytywałeś. Czułeś jakąś bliskość z tym, o czym pisze, jak pisze Kateryna? Tak, tak, tak. To znaczy ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że to jest moje doświadczenie, bo nie jest. To znaczy, ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie tego, co wy przeżywacie, ale na płaszczyźnie współczucia to też jest rzecz, która mnie bardzo dotyka i bardzo, bardzo boli. I przez to ja bardzo chciałem podjąć się oddania tych wierszy w języku, który jest nasz wspólny. Bałem się tego doświadczenia nie tylko przez to, że nie posługuję się językiem ukraińskim, ale bałem się też właśnie z tego względu, że to była praca w doświadczeniu, którego ja nie mam i nikt nie powinien mieć. Dodatkowo to są wiersze, które są bardzo kobiece, bardzo matczyne i to też nie jest moje doświadczenie, ale chciałbym możliwie, znaczy jest dla mnie dużym zaszczytem to, że mogłem to doświadczenie nie tyle uwspólnić, ile przybliżyć osobom, które mówią po polsku, Polakom. I w tym sensie bardzo zależało mi na tym, żeby podjąć się tego zadania, które wiedziałem, że nie będzie łatwe. Też nie tylko na poziomie takiej czysto warsztatowej pracy, ale też na poziomie pewnych emocji. No, na szczęście, tak jak wspominałem, wiedziałem, że mogę liczyć na pomoc mojego kolegi, który nie tylko pomógł mi, czytając te wiersze na głos w oryginalnym brzmieniu, tak żebym mógł możliwie zbliżyć się do rytmu i do pewnej wersyfikacji, która jest tutaj bardzo, bardzo ważna, ale też przybliżając pewne konteksty, które
nie są oczywiste poprzez samo nominalne przełożenie pewnych rzeczy. To znaczy tam się znajdują idiomy, które nie są odczytywalne na takim bardzo podstawowym poziomie języka. A jak się okazało potem, również przez to, że już mam 40 lat na karku, na przykład nie wiedziałem, co to jest Totoro. A ten kolega mój jest młodszy dycha i mi powiedział, no to jest taka bajka i tu każdy u nas oglądał. Tak. Więc poczułeś się staro. Tak. Więc również tego typu konteksty się tam... Prawdę to rozszerzają kulturę, nie tylko znania ukraińską, jeszcze i japońską kulturę, oskільки Totoro to multfilm Hayao Miyazaki. Tak, to rozszerza i też ukraińską kulturę, no bo to jest ten film Totoro japoński, prawda, który dla pewnego pokolenia jest kultowy, prawda? Dla багатьох pokoleń, bo i dla mnie, i dla mojego 5-letniego syna, to tak samo multfilm, jaki międzypokoleniowy, nie zaspokojnie. Bo i dla mnie, i dla mojego 5-letniego syna tak samo. Ja zupełnie ten fenomen przegapiłem i nie umiałem znaleźć tego, czym to jest, ale oczywiście też pojawiały się tam inne elementy, które na poziomie symbolu, który dla każdego człowieka w Ukrainie jest czytelny, są te rzeczy w polszczyźnie są nieczytelne. To znaczy na przykład imię Wańka jest, dla nas to jest po prostu imię jak każde inne, nie? A ono niesie za sobą pewien kontekst, pewne znaczenie, pewien nadatek i to też była praca nad tym, żeby możliwie nie tracąc brzmienia i tego rozpędu języka, który tutaj w tych wierszach jest, tej dynamiki, która tutaj jest zawarta i która napędza ten tekst, żeby równocześnie one były możliwie czytelne i mam nadzieję, że mi się to udało. Ja powiem jako redaktor tego tomiku, że w ogóle to, że się odważyłem zapraszać osoby nieznające języka ukraińskiego, też wynika z moich doświadczeń, że czasem czytałem w ogóle przekłady takich poetów najczęściej, którzy nie znali bezpośrednio tego języka. Nie wiem, choćby Jerzy Ficowski, który potrafił doskonale, kongenialnie przetłumaczyć rumuńską poezję ludową na język polski, korzystając właśnie z rybek i tak dalej. Dużo lepiej niż jakikolwiek filolog rumuński potrafiłby to zrobić na polszczyznę, więc to jest też takie doświadczenie. A z drugiej strony pomyślałem, że i poezja Kateryny, i w ogóle te wiersze, które przypływają do nas, one nie uciekają od poetyzowania, one uciekają od takiej ładnej formy poetyckiej. I myślałem, dlatego o tobie też pomyślałem, bo ty tak po polsku też piszesz, że ty jesteś już z tej szkoły jakby poetyckiej, która po prostu unika takiego łatwego poetyzowania świata. I myślę, że dlatego się tak świetnie spotkaliście w tłumaczeniu. Czy byś przeczytał i Katarzynie, i nam kilka swoich wierszy może? Oczywiście, jeśli... Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że mnie z kolei do podjęcia tego zadania też ośmieliło to, że kiedyś Bogdan Zadura mówił, że on pierwsze tłumaczenia z ukraińskiego popełnił nie znając zupełnie ukraińskiego, a to było jeszcze w czasach, kiedy nie było Google'a i tego, że... tych wszystkich narzędzi, które bardzo ułatwiają pracę translatorską. Oby się tak stało, że pójdziesz ścieżką Bogdana Zadury i staniesz się po prostu tłumaczem poezji ukraińskiej też w przyszłości. Nieśmiałość nie pozwala mi powiedzieć, że na pewno tak będzie, ale marzyłoby mi się oczywiście, żeby kontynuować tą drogę, którą tym tomem rozpocząłem. W ten czas. To jest o czasie. W tym miejscu była kiedyś rzeźnia. To jest o miejscu. Potem postawili bloki. To jest historia, która zaczyna się od swojego końca. Wciągam powietrze, wypluwam kamienie. Śmiejemy się, że listek tabletek to adwentowy kalendarz. Że kiedyś to teraz, które się skończyło, a teraz to kiedyś, które się nie kończy.
Animelka, cynaderki, ozorek. Depresja, przeziębienie, higiena mlecznych zębów. Śmiejemy się, że kiedyś to teraz, z którego wyciekło światło. Wciągam powietrze i wypluwam pestkę. To jest o czasie. Minęło parę ładnych. To jest o miejscu i parę nieładnych lat. Zajutrz. Obracam w palcach tanią zapalniczkę, aż poziom gazu w obu komorach będzie jednakowy. Przeszłość nie będzie nasza. Przyszłość nie była nasza. Teraz to, co pomiędzy. Strzępna w pół martwego, choć udomowionego światła. Ambona. Tragiczny wypadek podczas polowania. Człowiek został pomylony z dzikiem. Chłopiec na rowerze został pomylony z dzikiem. Ojciec myśliwego został pomylony z dzikiem. Przechodzień został pomylony z dzikiem. Spacerowiczka została pomylona z dzikiem. Sędzia został pomylony z dzikiem. Pracownicy PGR-ów zostali pomyleni z dzikiem. Włókniarki zostały pomylone z dzikiem. Górnicy, hutnicy, stoczniowcy zostali pomyleni z dzikiem. Pielęgniarki zostały pomylone z dzikiem. Prawo pracy zostało pomylone z dzikiem. Marsze, strajki i protesty zostały pomylone z dzikiem. Spółki Skarbu Państwa zostały pomylone z dzikiem. 1000 nowych mieszkań zostało pomylonych z dzikiem. Współczynnik Giniego został pomylony z dzikiem. Pytania prejudycjalne zostały pomylone z dzikiem. Dom nasz i majątność cała zostały pomylone z dzikiem. I wszystkie wioski z miastami zostały pomylone z dzikiem. Święty Hubert został pomylony z dzikiem. Wszyscy święci i święte zostali pomyleni z dzikiem. Wiersz został pomylony z dzikiem. Polska została pomylona z dzikiem. Dziękuję. Bijemy brawo sobie. Urodziłem się w grudniu. Urodziłem się w grudniu. Zimę zobaczyłem zatem wcześniej niż jakąkolwiek inną porę roku. Na chodnikach leżały resztki stanu i śnieg. Linie blokowisk, ulic, tramwajowych trakcji zbiegały się w punkcie, po dojściu do którego wszystko zaczynało zbiegać się w zupełnie innym miejscu. Z połączenia punktów nie powstawało zupełnie nic. To było to. Ogień rodzi się z wilgoci, ogień rodzi się z wnętrza. Nazywam się Jan Polak. Nazywam się Jan Palach, nazywam się Piotr Szczęsny, nazywam się Tikwan Duk, nazywam się Mohamed Bouzizi, nazywam się Sahar Kodairi, nazywam się Alfredo Ormando, nazywam się Albert Razin, nazywam się Iskra, co budzi, nazywam się Iskra, co przekuwa wzrok, nazywam się Strzępek uniesiony gorącym powietrzem, nazywam się Czerń, co chłonie krzyk i światło. To było tu, to jest tu. Lament. To jest wiersz, który napisałem po tym, jak został wprowadzony stan wyjątkowy nieopodal i lasy zapełniły się ludźmi. Przy granicy białoruskiej. Tak. Boże coś Boże, Boże coś w Bogu, Boże coś las, Boże coś przez Bóg, Boże coś bagno, Boże coś połóg, Boże coś strzępy, Boże coś pas. Boże coś Boże, coś hipotermia, może coś kryzys, coś akt urodzenia, Boże coś wniosek, Boże coś azyl, Boże coś stan, Boże coś strefa, Boże coś noc z wtorku na środę, Boże coś ogień, oczy i dłonie, Boże coś ciało między dystychami, Boże coś ślad dziecka wyrywanego matce, Boże coś deszcz, coś żmija, coś kamień, Boże coś drzewo i co pod drzewami. Boże coś tynk i pęknięcie w tynku, Boże coś schody, coś drzwi i posadzka, Boże coś żelbet, neurony lustrzane, Boże coś dach, coś pies przy budynku, Boże coś próg, coś Bóg paralaksa, Boże coś Boże przez tak długie Boże, Boże coś złączył z lodem braci Twego ludu. Przyjmij ofiary zmarzłej polskiej ziemi, Chryste w koronie z kolczastego drutu. Dziękuję bardzo.
Bardzo się cieszę z tego waszego dialogu. Tak samo. może będzie kontynuowany, prawda? Ja wже хочу перекладати. Я вже знайшла, що я хочу перекласти. Już chciałabym niektóre wiersze przełożyć na ukraiński. Є шанси, що там є ручка, і я зразу за це візьму. Ale chciałem cię jeszcze, Kataryno, na koniec prosić o przeczytanie takiego wiersza o Lwowie, twojego. Він є про Львів, але насправді ми дуже багато розмовляли, зокрема, от навіть із Анетою зараз, і з друзями за кордону, бо так сталося, що у Львові відносно безпечно. Tak, bo to jest rzecz, o której też z Anetą tutaj rozmawialiśmy, że stosunkowo we Lwowie jest bezpiecznie. І друзі, які пишуть, і ми теж у Львові, навіть приймаючи людей, навіть роблячи те, що ми робимо, дуже спочатку боліла провина вцілілого. Страшенно, що є міста, які є села, які зрівнені з землею, є люди, які постійно ночують, мами з дітьми, родини цілі, які ночують в підвалах, а в нас, якщо вийти в центр, позірно з життя як життя. Że był ten kontrast, nawet jeżeli byliśmy zaangażowani w pomoc, przyjmowaliśmy uchodźców ze wschodu i tak dalej, to wobec tych miast, które były równane z ziemią, w których ludzie się całymi tygodniami chowali w schronach i tak dalej, wyjść do centrum, do Lwowa i właściwie się czuło normalne życie, normalne miasto. І тому цей вірш провина вцілілого, і так само багато друзів за кордону писали, що в них, а в них ще гірше, бо вони не знають, як нам помогти і як спинити. Тому я весь час нагадую, що ось те, що ви нас перекладаєте, нас слухаєте, нас чуєте, про нас говорите, не даєте про нас забути там, де ви є, це дуже важливо. І ми страшенно за це вдячні всі. І to było odczucie bardzo wielu ludzi, którzy jeszcze dalej od Lwowa są, prawda? W innych krajach, że ten rodzaj kontrastu czy oddalenia od tego, co tam w piekle się dzieje, no ale fakt, że jesteście z nami, że nas przekładacie, że nas czytacie, że nas słuchacie, już jest tym, co nas zbliża do siebie. I my za to dużo wdzięczni. I bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Львів – провина вцілілого. Це місто таке ошелешене, тихе. Йому, мабуть, дивно. Воно відчуває провину за кожен снаряд, на йому гостро ввігнаний в спину, за голуба й проліски, котрі віщують не лихо, а все ще весну. Поступово, але неодмінно. За скрипи трамваїв по ребрах оголених колій, за смішки дверей, а не їхні знервовані крики назустріч шипкам. Не розбийтеся ви, недоріки, і навіть не смійте дрижати. За бруньки магнолій, вагітні квітками. А жінка ж родила он в муках, в підвалі, в метро, під ракети, зажерливі звуки, собаче виття. І за батькові руки, які не взяли немовля, бо міцно взялися за зброю, і десь там, на поверхні, де навіть і дихання збоїть, його захищають. Усім безконечним собою. Це місто-гніздо нап'ялося і теж захищає невинних. І тлумить, і тлумить, і тлумить розпуклу провину. Львов, віна оцалалого. To miasto z osłupiale ciche. Nie pojmuje, czuje się winne za każdy nabój w nie swoje plecy, za to, że dalecy, za ptaki przebiśniegi, lichych proroków nieśmiałej, lecz niechybnej wiosny, za pisk tramwajów na torach zgryzionych do kości, za rechot drzwi, a nie nerwowy skowyt, nie łamcie się w kierunku okien. I niech żadne z was nawet nie drży. Za delikatne pąki magnolii, brzemienne kwiatem. Kobieta rodziła dziś w agonii, w piwnicy, w metrze, przy dźwiękach bomb, jęku psa. Za ojca i za jego dłonie, co nie wzięły dziecka, bo chwycić musiały broń. I co gdzieś na powierzchni, gdzie wiatr bije w skroń, osłania go całym swym nieskończonym ja. To miasto, gniazdo. Co po to, by bronić niewinnych, bierze każdy wdech, tłumiąc sobie swój nabrzmiały grzech. Kataryna Michalicyna, duże dziękuję. Dziękuję. Mhm.
i Jakub Przoniak. Bardzo wam dziękujemy. Dziękuję. A teraz zapraszam Julię Musakowską i Anetę Kamińską. W jakim języku będziemy rozmawiali, Julio? Witam wszystkich. Ja próbuję rozmawiać w języku polskim. Ja mam takie osobliwe stosunki z tym językiem, to będę próbować. A skąd masz takie osobliwe stosunki? No tak naprawdę uczyłam się czytać od mała w trzech językach od razu. I języku polskiemu uczyła mi moja babcia, jaka pochodzi z Polski, urodzona pod Lublinem. I to nawet jest z tych krajów, gdzie skąd jest Aneta, to tak, tak? Ciekawie, to tak. Dzisiaj tylko o tym. Tak, to znaczy ja jestem z Zamościa, ale to jest to samo województwo. Aha, a jakie konkretnie? Pod Lublinem jest taka wioska, nazywa się Biszcza, ale babcia z rodziną została przywieziona do Ukrainy w końcu wojny II światowej. Ale języka tego uczyła mnie i to naprawdę jest taki, dla mnie jest tak bardzo osobliwe, że ta pierwsza książka w tłumaczeniu moich poezji wyszła w Polsce i jest przetłumaczona na język polski. Ale przepraszam za jakieś możliwe błądy, będę próbować. A ten trzeci język, Julio? Oczywiście w języku ukraińskim, no i w rosyjskim, bo to były takie czasy. Tak. Mhm. Tak, tylko, taki sekret tylko może wyjawię, że Julia dzisiaj powiedziała, że to chyba taki moment, że babcia byłaby z niej dumna dzisiaj. Tak, myślę, że próbować. Tak, że to jest ten moment. Będę próbować robić moją babcię dumną. No, tak. Ona tam z góry gdzieś na nas patrzy. Tak, ale jesteś też tłumaczką z języka szwedzkiego, prawda, na język ukraiński. Między innymi Tomasa Tranströmera tłumaczyłaś na ukraiński. I to muszę dziękować mojemu koledze, jaki już nie jest z nami, Lewko Hrycuk, taki jest znakomity tłumacz z języka szwedzkiego na ukraiński. I jednego razu uczyliśmy języka szwedzkiego razem na uniwersytecie i za parę lat po skończeniu uniwersytetu zaprosił mi tłumaczyć do antologii klasyków szwedzkich na język ukraiński i to było takie pierwsze moje doświadczenie poetyckiego tłumaczenia i ja naprawdę nie wierzyłam, że uda się, ale Ławko powiedział, że ty znasz język szwedzki, ty jesteś poetką i dlatego ja myślę, że wszystko się uda. No i ja bardzo tęsknię za nim, ale bardzo, bardzo jestem wdzięczna, że on mi tak namówił tym się zajmować, bo tak tłumaczyłam Tranströmera i potem zaczęła tłumaczyć też innych autorów. Szwedzkich, tak? Szwedzkich. Mm-hmm. Ale w ogóle twoje dorastanie było w pobliżu Równego, tak? Czy w Ukrainie? Czy jesteś gdzie urodzona w Ukrainie? Ja jestem z Lwowa. A ty jesteś z Lwowa. Tak, jak i Kateryna. Tak. Tak, tak, tak. A pracujesz teraz gdzie? Zawodowo zajmuję się komunikacją w sferze technologii informacyjnych. Pracuję w ukraińskiej firmie, która pisze programy komputerowe. I to naprawdę to teraz jest bardzo taka ważliwa industria w Ukrainie, która pracuje i robię wszystko możliwe. I nawet w tym roku jest dla mnie bardzo ważne, że nasza firma wszystko zarabiane oddaje na potrzeby armii ukraińskiej. Aha. Czyli też będziesz mogła krótko być z nami tu w Polsce. Tak, tam muszę wrócić i do pracy, i do rodziny oczywiście, ale bardzo mi miło jest tutaj być z wami i w takim osobliwym miejscu. I dzisiaj oglądaliśmy ten film o jak powstała Krasnogróda i dom Miłosza tutaj. I te pojęcie
rodzinnej Europy tutaj dla nas jest bardzo aktualne na dzisiaj, bo wszyscy wiedzą o tej takiej fałszywej narracji rosyjskiej, o narodowościach bratnich, a teraz my w Ukrainie poznali prawdziwe siostrzeństwo, jak Aneta... Siostrzeństwo, mm-hmm. Tak. I siostrami Ukrainy są prawdziwymi siostrami, to jest Polska i Litwa. I o tym bardzo ważnie mówić tutaj w Krasnogródzie. Macie już dosyć braterstwa. Takiego chyba. Super, no, nazywajmy to siostrzeństwem. Tak, tak pomyślałam, ponieważ pojawia się czasami właśnie, że my jesteśmy bratnimi narodami, ale kiedy ja to słyszę, to w ogóle to dla mnie to jest straszne, bo od razu myślę o Rosji, która nazywa siebie bratnim narodem, a w tym siostrzeństwie są inne jakości i jesteśmy siostrami, myślę raczej. Siła kobiet w tej bibliotece jest olbrzymia, a duża to w tym zasługa też Anety Kamińskiej, która od wielu lat jak mrówka pracuje nad przekładami, popularyzowaniem literatury ukraińskiej w Polsce. Nie ma chyba pisarza, pisarki ukraińskiej, który by nie znał Anety Kamińskiej i nie miał kontaktu. Ona jest nie tylko tłumaczką, ale po prostu wielką kopalnią wiedzy, kontaktów o wszystkim, co kultury i literatury ukraińskiej dotyczy i bardzo też pomaga nam w tej bibliotece. To nie jest jedyny tomik, który Aneta przetłumaczyła. Będą kolejne w naszej serii, także strasznie ci, Aneto, przy okazji dziękuję, że ja jesteś dziękuję, na tym pokładzie. Ja też dziękuję, że zostałam zaproszona na ten pokład, bo to też dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. Bo ja też bardzo dużo tłumaczę i tłumaczę teraz dużo wierszy o wojnie na świeżo i to, że one mogą też szybko wyjść, mogą się ukazać jako książki, no tak na gorąco prawie, to też jest dla mnie bardzo ważne, że one trafią bardzo szybko do ludzi. A powiedz jeszcze, z Julią się znacie już jakiś czas, to nie jest pierwszy raz, kiedy ją tłumaczysz, prawda? Nie, my się znamy no już, nie wiem, od lat, od wielu lat i ja już wcześniej tłumaczyłam też wiersze Julii, więc kiedy dowiedziałam się o tej serii, tak właśnie pomyślałam sobie, że właściwie to już mam sporo wierszy Julii i dobrze byłoby właśnie włączyć ją do tej serii. No znamy się ze Lwowa na pewno. Na pewno jest takie niesamowite targi książki. No są, były forum wydawców we Lwowie, więc nie pamiętam naszego pierwszego spotkania, ale może to było właśnie... To już było tak dawno, że to nie było pamiętam. Tak dawno, że nie pamiętam. Od wiele lat temu. Ale jestem bardzo dumna, że Aneta wybrała mnie jak jedną autorkę dla tłumaczenia. I naprawdę tutaj w tej książce są wiersze od początku wojny, ale od 14 roku, bo wtedy wojna się zaczęła. O 24 lutym mówimy, że to zaczęła się inwazja, taka wielka inwazja Ukrainy przez Rosję. A spodziewałaś się, że to przyjdzie? Nie wierzyliśmy w to i nawet jak zawodowo w firmie gotowaliśmy do tego, bo musieliśmy jak biznes dla swoich klienci mieć taki plan od ryzyków i robiliśmy różne rzeczy, gotowaliśmy, ale nikt nie wierzył, że to się stanie. A potem ja pamiętam ten taki ranek o 5 ranku, już telefon mi brzmił, że w pracy ludzi pisali w Skype'ie, że Putin zaczął wojnę i że są wybuchy w wielkich różnych miastach Ukrainy, a my mamy współpracowników w różnych miastach i to było i w Odesie, i w Kijowie, i Charkowie. To chyba my zrozumieli, że coś strasznie się zmieniło. Coś było takie, taka była okropna niespodzianka. To może poczytamy, Julio. Naprawdę chciałbym jeszcze mówić o tym, kiedy wszystko się zmieniło dla mnie. Ja jestem z takiej rodziny multikulturalnej. Z jednej strony od ojca tam dziadkowie pochodzą z Rosji i teraz o tym bardzo trudno mówić oczywiście. Tato mój urodził się już we Lwowie. A ze strony mojej matki tam jest to ta babcia, która pochodzi z Polski, a dziadek mój jest z Armenii.
I dlatego w takim razie człowiek myśli, a kim ja jestem wtedy? Jaka jest moja narodowość? I dla mnie ukraińska narodowość jest wybrana. Najpierw wybrałam sobie język ukraiński dla pisania jeszcze w szkole. I to taki był wybór nieświadomy. Bardzo mi się wydawało, że wszystko, że jest z Ukrainą powiązane, jest taką walką o swobodę. I to chyba bardzo mi imponowało. Dlatego ja nie łączyłam siebie nigdy z rosyjską kulturą albo językiem. Po prostu to nie było dla mnie blisko. A powiedz jeszcze, na czym powiedziałeś, że wybrałeś sobie do pisania w szkole, to znaczy miałeś taki wybór, mogłaś pójść albo do szkoły ukraińskiej, albo rosyjskiej, czy w jednej szkole były różne języki do wyboru? Nie, to trochę inaczej, to jest dla pisania poezji. Poezji. Tak, a ze szkołą było wszystko bardzo łatwo. Mieszkaliśmy w Ukrainie, to oczywiście nawet mając ten wybór, moi rodzice zdecydowali się na szkole ukraińskiej, bo to było po prostu naturalnie i nawet nie było takiej wątpliwości, bo naszą przyszłość widzieliśmy wtedy oczywiście w Ukrainie i powiązaną z językiem ukraińskim, ale potem jakby w domu rozmawialiśmy w języku rosyjskim i dlatego ten wybór języka ukraińskiego dla pisania był nie dla wszystkich z mojej rodziny, był takim zwykłym i normalnym. Ale po prostu ja zawsze byłam inspirowana historią Ukrainy i tam było coś takiego, co było mi blisko, a przeciw tego Rosja zawsze była imperium. I tak mi wyglądało, że nic tam nie jest powiązane ze swobodą. A dla mnie nawet w tym wieku pojęcie swobody było bardzo ważne. Bardzo pięknie, że używasz, mówiąc po polsku, słowa swoboda, które... Wolności. A nie, ale wiesz, ale jest to słowo. Wiesz, na przykład Stanisław Wincenc, jeden z moich ukochanych pisarzy, zawsze mówił swoboda po polsku, wiesz, na wolność, i że to jest to słowo nasze wspólne. Tak, i no i naprawdę język polski we Lwowie jest taki też bardzo, można jego czuć często, bo tam są i dużo Polaków i dużo rodzin, jakie mają korzenie polskie i no tak i od dzieciństwa był dla mnie bardzo bliski, nawet nie tylko od tego, że babcia pochodzi z Polski. To co czytamy? Tak. Wtedy, kiedy się wszystko się zmieniło dla mnie w takim już dorosłym wieku, to oczywiście w czasie Majdanu i dlatego ja już mówiłam o wyboru narodowości i wtedy to stało się świadomo, to jest... Tak, że w tym czasie ten wybór był o tym, być czy nie być Ukraińcem, być albo nie być z Ukrainą. I oczywiście, że różne narodowości były na Majdanie i nawet pierwsze z Niebesnej Sotni byli Ormianin i Białorus. I dla mnie to było takim znakiem. Ja też mam korzenie ormiańskie i no i oczywiście, że ta walka, czułam się, że to jest też moja walka. Nie byłam na Majdanie, bo wtedy dziecko było bardzo małe i tak sobie nie mogła pozwolić wyjechać, ale bardzo to dla mnie było coś takiego, że teraz coś będzie zmieniać, to będą ważne zmiany. I jeszcze wtedy nie wyobrażaliśmy, że to kiedyś będzie prawdziwa wojna, ale chciałbym zacząć od tego wiersza, który jest napisany w 14 roku. I tak tutaj chodzi o przedczucie. Чоловіки виношують у собі війну. Вона випиває з них соки,
бряцає кістками, як зброєю. Окуповує їхній мозок, вдирається до сну, поки тінь ворога здіймається над ними горою. Важко так довго носити її в собі і не зростися з нею, не звірятися їй, не слухати її рухів під серцем. Тінь ворога, як мішок, наповнюється тирсою, набирає об'єму, стає щільнішою, рухається навпростець. Господи, дай їм холодного розуму, тільки не погаси полум'я, що калатає в грудях, як у пляшці прозорій. Сніг землею засипано, вітер торішню траву скосив. Чорні великі птахи вишукують кров і золото. Все, що найважливіше, відбувається в глибині. Цить, бо вибухнуть ці слова у воді червоним. Чоловіки готуються до народження, і кожному з них страшно ступати вперше по голому, по живому. Mężczyźni noszą w sobie wojnę. Ona wysysa z nich soki, szczęka kośćmi jak bronią, okupuje ich mózg, wdziera się do snu, podczas gdy cień wroga wznosi się nad nimi niczym góra. Ciężko tak długo nosić ją w sobie i nie zrosnąć się z nią, nie zwierzać się jej, nie słuchać jej ruchów pod sercem. Cień wroga, jak worek, napełnia się trocinami, nabiera objętości, robi się szczelniejszy, pcha się na przełaj. Panie, daj im zimnego rozumu, tylko nie ugaś płomienia, który bije w piersi, jak w przezroczystej butelce. Śnieg ziemią zasypano, wiatr ubiegłoroczną trawę skosił. Czarne, wielkie ptaki szukają krwi i złota. Wszystko, co najważniejsze, odbywa się w głębi. Cyt, bo wybuchną te słowa w wodzie na czerwono. Mężczyźni przygotowują się do narodzin i każdemu z nich strasznie jest stąpać pierwszy raz po nagim, po żywym. I następny wiersz też z 14 roku. I ten taki też jest bardzo osobliwy tekst. Ja pamiętam, jak Aneta tłumaczyła jego i nie mogli znaleźć takiego terminu. Teraz to nazywa się walizka ewakuacyjna, ale wtedy tak długo myśleliśmy o tym, jak to nazwać. I tak. Nazwaliśmy inaczej. Tak, to jest a propos tego, co mówiła Kateryna, o tym, jak się język zmienia. I ja też zresztą od 8 lat tłumacząc te wiersze o wojnie, bardzo tak mocno zauważam, że język w Ukrainie się zmienia. I kiedy tłumaczę jakieś wiersze o wojnie, potrzebne jest słownictwo, no może nie militarne, czasami nawet nie militarne, ale jakieś związane właśnie z tą sferą wojny. I czasami nawet mogę znaleźć gdzieś to słownictwo, ale ono jest znane tylko przez, znane między, nie wiem, wśród żołnierzy na przykład, tak w jakichś takich kręgach wąskich. Natomiast w Ukrainie wszyscy je znają. I nawet jeżeli przetłumaczę, nawet znajdę to słowo i przetłumaczę, to muszę dawać przypis, bo większość Polaków nie zrozumie, natomiast Ukraińcy od razu rozumieją, o co chodzi. A czasami nawet w ogóle nie mogę znaleźć odpowiedników. I tutaj akurat historia z tym tekstem jest taka, że tłumaczyłam ten wiersz do antologii Listy z Ukrainy. Ja już nie pamiętam zupełnie, bo to ileś wersji miałam, dyskutowałyśmy długo, nie mogłam w ogóle znaleźć odpowiednika. Chodziło się o walizkę ewakuacyjną, której po prostu nie mieliśmy takich realiów. Ja nawet pamiętam, próbowałam pytać starsze ode mnie osoby, czy może w stanie wojennym coś takiego było, no nie wiem, czy jest jakieś takie określenie. A potem to już nawet już wymyśliłam coś, ale chodziło o to, że Jurij Andruchowicz, który pisał wstęp do tej antologii, już jakoś ograł tę nazwę, akurat wykorzystał ten wiersz i trzeba było, żeby to pasowało do tego wstępu. No i te wszystkie proponowane przeze mnie warianty nie pasowały do tego wstępu Andruchowicza. Ja już w którymś momencie myślę, Boże, no przecież to chodzi o wiersz, nie wstęp, to wiersz jest ważniejszy.
No ale w końcu przetłumaczyłyśmy jako walizkę przetrwania. I teraz, kiedy wzięłyśmy ten wiersz do tej książki, pytam Julię, słuchaj, może teraz już jakby przetłumaczymy to inaczej, bo już teraz mamy ten termin. Ale wtedy Julia powiedziała, że no to jakoś tak walizka ewakuacyjna, tak długie takie jakieś określenie, takie trochę no jakoś tak, że nie pasuje do wiersza może. Ja pomyślałam, no dobrze, w razie czego to jest jakby jakaś historia przekładu jest w tym wierszu, zawsze można opowiedzieć tę anegdotkę do tego. Jest ta walizka przetrwania. No i nawet tak, ewakuacja to jest tak jakby uciekanie gdzieś, a w Ukrainie teraz są ludzie, którzy nie chcą wyjeżdżać. Oni mogą tam zostawać w swoich miastach, ale walizka chodzi o tym, żeby mieć takie rzeczy, jakich potrzebują. I to może chodzi o tym, żeby zostawać, ale mieć tą walizką przetrwania. I dlatego to mi wydaje się, że te... Czasami to były walizki, czasami nawet nie zawsze to musiała być walizka, to mógł być plecak czy coś takiego, coś, co zabiera się do schronu na przykład ze sobą. To nie musiało być koniecznie coś, z czym się wyjeżdża. Tak, i naprawdę żyjemy z tymi walizkami, plecakami przetrwania, cały czas mamy ze sobą, albo mamy na korytarzu, albo w samochodzie z takimi rzeczami, bo nawet teraz, jak we Lwowie, jak powiedzieliśmy, jest spokojnie, tak stosunkowo, nie wiedziemy, co się może zmienić i dlatego musimy być gotowi cały czas. Tutaj jak mówicie, to było takie poruszenie między naszymi gośćmi, panami Domosławskimi, bo myślę, że przypominamy sobie tą, którą znam od was, tą historię sejneńską, powstania sejneńskiego, w którym oni stracili swojego dziada. I to była taka sytuacja, że Sejny przechodziły z rąk do rąk, raz były polskie i litewskie i w tych rodzinach walczących była spakowana torba, walizka, bo wiadomo, że jak przyjdą Litwini, to dziadka zaaresztują, musi iść i musi mieć podręczną, gotową taką właśnie torbę z wszystkim, co jest potrzebne. Tak, to może być torba podręczna, tylko że właśnie to tam nie pasowało do tego kontekstu jeszcze tego w tym tak. Wstępie Andruchowicza, to jeszcze do tego, bo to była jakaś gra, już nie pamiętam, o co tam chodziło i... Ono proszę, to jeszcze. I trzeba mieć taką po prostu podręczną kufry. Aha. Do tej pory są. I to była droga do Rostowa nad Donem, gdzie później ojciec skończył medycynę w roku 1924. Jak to się wszystko zazębia. Nie? Czytamy. No i wtedy w tym wierszu jest też takie ważne rzeczy, jakie dla siebie zrozumiałam wtedy. Nie tylko o walizce, ale o identyczności, tożsamości, tak? I o pochodzeniu i no ja przeczytam. Що у твоїй тривожній валізі? Питають мене. Як це? Ти ще не склала свою тривожну валізу? Як же я маю знати, що в ній, якщо я не відчувала раніше тривоги такої пронизливої? Похапцем надолужую. Що ж я візьму собі? Щітку стару до волосся, дірку в голові, ягідні плями на майці дитячій, Любельщину, Кавказ і Сибір, зіткнення у Львові, скручене дротом пістрявим, що мені замість жил, що пружинить всередині, вживлене в землю коріння, не відпускає, тягне глибоко. Речі з рук випадають, руки, мамо, діряві мої. Ось обірветься цей дріт, і мене не стане. Нащо валіза ця? Кілька вицвілих фотографій, аби діти могли розрізняти свій голос крові. Ліки, вода, ксерокопії документів, радіо, в якому... Ледве жевріє, ледве дихає. Rock'n'roll. Co jest w twojej walizce przetrwania? Pytają mnie. Jak to? Jeszcze nie spakowałaś swojej walizki przetrwania? Skąd mam wiedzieć, co w niej jest? Skoro nie odczuwałam wcześniej trwogi takiej przenikliwej. Na prędce nadrabiam. Co wezmę sobie? Szczotkę starą do włosów, dziurę w pamięci,
plamę od jagód na dziecięcej koszulce, lubelszczyznę, Kaukaz i Sybir, zderzenie się we Lwowie skręcone drutem pstrokatym, który mam zamiast żył, który pręży się w środku, wczepiony w ziemię korzeń, nie puszcza, ciągnie głęboko. Rzeczy z rąk wypadają. Ręce, mamo, mam dziurawe. Urwie się tylko ten drut i mnie zabraknie. Po co ta walizka? Kilka wyblakłych fotografii, żeby dzieci mogły odróżnić swój zew krwi. Leki, woda, kserokopie dokumentów, radio, w którym ledwo się tli, ledwo dyszy rock and roll. Strach, який прохромлює груди розпеченим прутом, ставить тавро на обидві щоки, не визначає тебе. Страх, наче тиф, який батько приносить додому з війни і перед смертю передає всім своїм дітям. Страх, як волосся, що відростає, коли поголити голову, і більше ніколи не кучерявиться. Страх, наче мова, якою тебе змусили заговорити, прикормивши запліснявілим хлібом і сірим м'ясом, куснем землі, удобреної кістковим борошном. Страх, наче незнайомець, який напирає, бризкаючи слиною. Страх, як дірява латексна рукавичка, захисна маска, що злетіла з обличчя в людному місці. Страх – це безпека, що акуратним ротом пожирає свободу. Не питай, що страх може зробити тобі. Питай, що ти можеш зробити страхові, щоб він тебе не визначав. Страх, який пробиває пірші, як розжарений друт, відтиска п'ятно на обу полічках, не określa cię. Strach jest jak tyfus, który ojciec przynosi do domu z wojny i przed śmiercią przekazuje wszystkim swoim dzieciom. Strach jest jak włoski, które odrastają, kiedy ogoli się głowę i już nigdy się nie kręcą. Strach jest jak język, którym zmuszono cię mówić, nakarmiwszy zapleśniałym chlebem i surowym mięsem, kawałkiem ziemi, nawożonej mąką kości. Strach jest jak nieznajomy, który napiera, pryskając śliną. Strach jest jak dziurawa lateksowa rękawiczka, maska ochronna, która spadła z twarzy w zatłoczonym miejscu. Strach to bezpieczeństwo, które schludnymi ustami pożera wolność. Nie pytaj, co strach może zrobić tobie. Pytaj, co ty możesz zrobić strachowi, żeby cię nie określał. Brawo. Mhm. To jest, jeśli mogę słowo jeszcze powiedzieć, taki wiersz, który wydaje mi się, można czytać po obu stronach tej wojny. Jak mieliśmy spotkanie z Timothym Snyderem, to ośmieliłem się przeczytać czy zacytować ten twój wiersz, ale też w takim kontekście rozmowy, że to jest po naszej zachodniej europejskiej stronie to wyzwanie, żeby nas strach nie określał wobec Ukrainy i wobec tej wojny, co się tam dzieje. No i ten wiersz jest napisany do inwazji. W czasie wojny od roku 14, ale chyba to też było jak przeczucie i to i do siebie, i do innych takie promawianie. No i następny wiersz, on chyba oczywiście jest, on jest o Majdanie, ale napisany w roku 20. I to tak, to znaczy, że ten Majdan jest zawsze świeży dla nas i dla mnie osobiste.
I ten wiersz nie jest częścią żadnej książki przed tym, tylko oraz pierwszy jest publikowany tutaj w... Aha, w tym tomiku. To ten, który został zgubiony? Tak, został zgubiony tak? Na terenach Facebooku. Widziałam, że zapomniałam, że napisałam jego, ale to była rocznica Majdanu i wtedy gdzieś on mi pojawił. Жорстока гра із літніх таборів. Поволі накривати простирадлом лице того, хто прокидається. Немов би падає стіна. І хтось кричав від страху, наче вперше. Ти пам'ятаєш? Вони прокинулись найпершими. Я знаю кожного в обличчя. Всі вони мої. Зі зброєю дитинства у руках. Пригадуєш, ми грали в Робін Гуда? Вже час дорослішати. Все тепер по-справжньому. Яскрава пластикова каска, дерев'яний меч і лучник, схожий на архангела, що на твоєму боці. Птахи з підпаленими крилами, знаряддя помсти. Люди – це знаряддя? Чоловіки і жінки, а часом зовсім діти, вихаркують криваву пісню єдності. Цей запах гару вівся в шкіру, солодкий дим вітчизни. Моя дитина спить, долоньку примостивши під щоку. У мене ж очі печуть і досі. Лютневе сонце тече бруківкою. Хтось плавить серп і молот. Відбиток тіла на прапорі проступить, як плащаниця. Благаю, не накривайте їм обличчя, їм нічим дихати. Okrutna zabawa z obozów letnich. Powoli nakrywać prześcieradłem twarz tego, kto się budzi. Jakby waliła się ściana i ktoś krzyczał ze strachu jak pierwszy raz w życiu. Pamiętasz? Oni obudzili się pierwsi. Znam każdego z twarzy. Wszyscy oni są moi. Z bronią dzieciństwa w rękach. Przypominasz sobie, jak bawiliśmy się w Robin Hooda? Już czas dorośleć. Wszystko teraz jest naprawdę. Jaskrawy plastikowy hełm. Drewniany miecz. I łucznik podobny do archanioła, który jest po twojej stronie. Ptaki z podpalonymi skrzydłami. Narzędzia zemsty. Ludzie to narzędzia? Mężczyźni, kobiety, a czasem zupełnie dzieci wypluwają krwawą pieśń jedności. Ten zapach czadu wżarł się w skórę, słodki dym ojczyzny. Moje dziecko śpi, rękę podłożywszy pod policzek. Mnie oczy pieką do tej pory. Lutowe słońce płynie po bruku. Ktoś przetapia sierp i młot. Odbicie ciała na fladze pojawi się jak całun. Błagam, nie nakrywajcie im twarzy. Nie mają czym oddychać. Jeszcze chciałbym przeczytać taki wiersz, jaki dał nazwę tej książce. Dostałam taką bardzo pozytywną reakcję o tym wierszu od kolegów w Polsce i ten wiersz został nagrany przez aktorów na radio, jak ja pamiętam. I takie dla mnie było ważne, że on tutaj jest w tej książce, ale nawet to taka nazwa symboliczna, żelazo. Dlatego, że Ukraińcy w tych takich czasach dawnych, nawet od Sarmatów, tak, byli wojami, tak? Potem kozactwo oczywiście, ale jest taki wielki wróg od dawna u nas. My widzimy, że to jest Rosja i dlatego Ukraińcy stali... Jak to się nazywa po polsku? Oraczami. Oraczami, tak.
I tam i dla wojów, i dla oraczów żelazo to takie, taka ważna rzecz. Ale ja przeczytam ten wiersz. A jeszcze chciałam dodać, że poetka Agata Jabłońska w ogóle pokochała ten wiersz. Ona zawsze o go... Agacie mówię. Tak, właśnie, tak. Ona czyta ten wiersz zawsze, jeżeli są jakieś takie czytania ukraińskiej poezji publicznie, ona zawsze czyta i napisała dla Julii specjalnie też wiersz, odpowiedź na ten wiersz. A ja byłam bardzo wzruszona od tego. I tak to był taki znak, że może to książka musi tak nazywać. Куля, що була цвяхом, куля, що була шилом, куля, що була голкою, куля, що була ножицями кравецькими, куля, що була зубом від борозни, куля, що була ложкою, куля, що була скобою, тою, що з'єднувала ніжки і стільницю, куля, що була, не була, куля, що була, не була, з якої вдихаєш смерть і видихаєш життя. Любов, журбу, генетичну інформацію, групу крові, імена друзів і родичів, цитати з книжок і пісень улюблених, запахи буску, жасмину, поту попутників у метро, краєвиди впіймані поглядом. Землю, 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 пісок. Пісок, пісок, попіл, цвяхи, голки, ножиці, зуби, скоби. Все, що в тобі і поза тобою. Кулю, що була кулею, залізом. Тепер залізо – це ти. І то таки є звернення до воїв, від орачів. Żelazo. Kula, która była gwoździem. Kula, która była szydłem. Kula, która była igłą. Kula, która była nożycami krawieckimi. Kula, która była zębem odbrony. Kula, która była łyżką. Kula, która była kątownikiem, tym, który łączył nogi i blat. Kula, która była, nie była. Kula, która była, nie była, z której wdychasz śmierć i wydychasz życie. Miłość, smutek, informację genetyczną, grupę krwi, imiona przyjaciół i krewnych, cytaty z książek i piosenek ulubionych, zapachy, przepraszam, piosenek ulubionych, zapachy bzu, jaśminu, potu, współpasażerów w metrze, krajobrazy uchwycone spojrzeniem. Ziemię, 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 piasek, 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 popiół, gwoździe, igły, nożyce, zęby, kątowniki. Wszystko, co jest w tobie i poza tobą. Kulę, która była kulą, żelazem. Teraz żelazo to ty. Chciałem, Aneto, zapytać ciebie teraz, bo raz, że jak mówiłaś, znacie się z Julią już od długiego czasu i od wielu lat tłumaczysz też jej wiersze, ale też wielu innych autorek, autorów z tej naszej biblioteki i nie tylko. Bo i mówiłyście o tym, jak zmienia się język sam, prawda, ukraiński, ale chciałem cię też zapytać, Aneto, czy widzisz jakąś zmianę w ogóle w poetyce autorów ukraińskich przez ten okres 8 lat ostatnich, czy te tomiki, które teraz publikujemy, one czasem są właśnie takie jak u Julii, że zawierają panoramy, prawda, od 2014 roku. Czy jest tutaj jakiś proces zmian, przekształceń? Widzisz coś takiego? Obserwujesz?
tak, widzę coś takiego, dlatego że to są tak potężne wydarzenia, które wstrząsają światem, tak, że one nie mogą się nie odbić również na poetyce. I jeżeli chodzi o ten 2014 rok, to na przykład ja tłumaczyłam wtedy wiersz, takie najważniejsze głosy, jakie wtedy były o wojnie na wschodzie Ukrainy, to była na przykład Lubowę Kymczuk, która też szukała nowego języka i ma taki bardzo znany wiersz Rozkład, w którym wszystko się rozpada, rozkłada na sylaby, które kończy jakby nazwy miast, których już nie ma, czy one są już tak zupełnie zniszczone i które kończy się jakoś tak, że ona już jest jakaś, już nie pamiętam dokładnie, ale coś takie... Była Luba, a została się Ba. Ale wcześniej było coś takiego, że jest już jakoś tak, że jest już taka stara, coś jest takie stare jak i ona i nie jestem już Luba, tylko Ba. Tam się rozpada jakby wszystkie miasta jej dzieciństwa, młodości i to widać w języku. Ten język też się rozpada, rozkłada. Ona szuka takiego nowego, prostszego, takiego bardziej może trafnego języka. A też tłumaczyłam wiersze Borysa Humeniuka, wiersze z wojny. Z nim też jest taka ciekawa historia, że on był wcześniej bardziej, nie był w ogóle bardzo znanym autorem i był bardziej prozaikiem, a wiersze pisał wcześniej, 20 lat wcześniej, zupełnie inne, to były kompletnie inne wiersze. Kiedy zgłosił się jako ochotnik w czerwcu 2014 roku na front, to wtedy w okopach zaczął pisać wiersze zupełnie inne niż te, które nie pisał przez 20 lat i zupełnie inne niż te, które pisał wcześniej. I to też są takie bardzo proste, takie wymowne, bardzo proste wiersze. I z tego, co zauważam, to ten język się właśnie upraszcza. To nie są wiersze bardzo poetyckie, tylko to są takie wiersze, które mają być bardzo trafne, bardzo proste, jasne. Zresztą ja nawet zauważam to u siebie. Ja pisałam wcześniej zupełnie inne wiersze, zupełnie, i teraz też piszę bardzo dużo wierszy, które są kompletnie inne. I one są nawet, nie wiem, czy takie moje, nie moje, bo są tak proste i tak inne, że myślę, że to jest jakaś taka odpowiedź po prostu na takie czasy kryzysu, że to nie jest czas na poetyckość, nie jest czas na takie jakieś właśnie bardzo, bardzo skomplikowane, wyrafinowane gry poetyckie. Byśmy powrócili do twoich wierszy, Julio, tylko chciałbym może poprosić teraz Anetę, żeby przeczytała tobie i nam może kilka swoich wierszy. Tylko nie mam tych właśnie samotnych wojennych, mam wiersze te wcześniejsze, mam ze sobą wiersze wcześniejsze. Z tomiku, który wyszedł w tym roku, Wschodniki, Zachodniki, Wschód-Zachód to są jedyne kierunki, które odróżniam. To są wiersze, które powstawały przez kilkanaście lat, to są wiersze z podróży, albo o podróży. I jest podzielone właściwie na kilka części, ale głównie wschód-zachód. Czyli według mojego rozeznania jestem teraz na wschodzie. Nie jestem na północy, bo nie ma w ogóle jakiegoś dla mnie takiego kierunku, tylko jestem teraz na wschodzie. Więc gdybym pisała teraz wiersz z Krasnogródy, byłby to wiersz w tej części Wschodniki. Nie ma za co. I przecież ja sama pochodzę ze wschodu, pochodzę z Zamościa. Urodziłam się w Szczebrzeszynie, ale pochodzę w ogóle z Zamościa. I jest taka część jeszcze bardziej na wschód i to są wiersze głównie z Ukrainy, z Ukrainy czy o Ukrainie. Więc może przeczytam, skoro wszystko się kręci wokół Ukrainy, to przeczytam może jakiś wiersz o przekładach. Te wiersze pisałam w 2020 roku, właśnie podczas pandemii, kiedy bardzo dużo tłumaczyłam też wierszy. Celuję, cechuję, celuję, celuję, cechuję. Tłumaczka to czasem gaśniczka, gaśniczka, gaśniczka. Miłośniczka pokoju własnego, wspólnego, ogólnego, a czasami rozpalaczka, rozpalaczka, rozpalaczka palących, pilących, potrzebujących historii, chętniej herstorii, podżegaczka pożarów, obszarów wrażliwych, chętnie drażliwych,
wrażliwych, zwykle obraźliwie. Czasem wrzaskunka, czasem szeptunka, piastunka nieustanna ostatnich sztuk, sztuk, stuk, 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 stuk w liter sznurki. Zawsze tam, gdzie trze. Ba. No teraz o wojnie pisze inaczej. Czytamy na Facebooku. Jeszcze? Dobrze, no to jeszcze może drugi z tego cyklu, też o tłumaczeniach. Jestem mostem. To jest takie trochę takie zdanie, które często się właściwie mówi o tłumaczach, ale mam taką przyjaciółkę, tłumaczkę z języka czeskiego, Zofię Bałdygę, i czasami żartujemy sobie, nam się czasem wydaje, że takie bardzo patetyczne jest, ale często, kiedy się spotykamy, kiedy rozmawiamy, to właśnie mówimy sobie, jestem mostem. Jest to takie trochę, może patetyczne, ale jednak jest pewnie prawdziwe. Jestem mostem. Ten dreszcz. Dreszcz, 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 deszcz przeszywający, przepływający po ciele, gdy trzeba mieć dla siebie ten wiersz, wersów, wersję swojską. Teraz, zaraz, bo się nie zaśnie, nie spocznie, nie. Nie spożyje, nie żyje. Tę chwilę przyłapać, przyszpilić, jej ważność, uważność odgadnąć, łagodnym wzrokiem odgarnąć jej włosy z czoła, palcami czułymi, z cyrlicy wyłowić, wyłonić delikatne płody, wody łonowe i nowe nadać jej w imię. I druga część tego takiego programowego cyklu, powiedzmy, jestem ostem. To po to zostałam przykładną przekładaczką przeżyć, żyć, uczuć, emocji i mocy nocą pisanych przez siebie samych. To po to, by dostrzec, dogrzebać się, doczytać nieczytane, docenić odsuwane w cień, dzień w dzień. To po to, by odkopać, podkopać się pod kanonami. Kanionami wszelkimi, wielkimi, przekopać i złapać za ja. Tłumaczka towarzysząca. Niezbyt towarzyszka doli, niewoli. Tłumaczka legislatorka, własne legoklocki i reguły hołubiąca. Tłumaczka zaangażowana, choć na angaż i garze nie ma mowy, ani nawet języka, bo znika. Dziękujemy, pięknie. Za wiersze, które pisze tłumaczka jednocześnie. Widzę, że to się tak zrosło już w twoim dyskursie, co jest też charakterystyczne, prawda, że można to doświadczenie tłumacza z kolei przekładać na poezję. To przez długi czas nie udawało mi się. Aha. W ogóle nie wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Wcześniej chciałam właśnie coś takiego zrobić, ale wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Kiedy tłumaczę, to tłumaczę, a kiedy piszę, to piszę. I czasami chciałoby mi się napisać coś o tym, jak tłumaczę, dlatego czasami są naprawdę bardzo ciekawe historie, to jest ciekawe doświadczenie, ale robię jedno, albo drugie. I nie mogę się też przyglądać jeszcze sobie tłumaczącej i sobie jeszcze piszącej. Tak, to nie wiem, to jest bardzo jakieś coś dziwnego. No ale Aneta jest mostem. Jest. Albo ostem też. Ostem. I bardzo zaangażowaną też. Aha. I dziękuję bardzo za to. I chwyta to ja, prawda? Ja.
Julio, jeżeli mógłbym ci zadać to samo pytanie, co Anecie, to znaczy, czy obserwujesz u siebie jako pisarki zmianę przez ten okres ostatnich lat? Czy to doświadczenie jakoś jest doświadczeniem dynamicznym, przekształcającym twój język, twoją poetykę? No tak ciężko mówić o swoich wierszach. Ja wiem, że nawet kiedy pisałam po roku 14, nie o wojnie, to jakoś ta wojna pojawiała się w tym tekście gdzieś i to potem po przeczytaniu już widziałam. I to jest dziwnie, bo nie chcesz o tym pisać. Czasami chcesz pisać o swoim dziecku, o miłości, ale to wszystko się dzieje w czasach wojny. I dlatego ona istnieje zawsze. O zmianach w języku ja muszę mówić po 24 lutym. Język się zmienił. Naprawdę najpierw to był taki szok i dlatego trudno było znaleźć słowa. Wtedy bardzo dużo pisałam w języku angielskim, tak i w pracy, i przypisywałam się z kolegami w różnych krajach. Wszyscy pisali i pytali, co się dzieje, jak ty, czy jesteś w bezpiecznym miejscu. I tak dużo ludzi, z którymi nie mieliśmy związku przez długo. I dlatego ten angielski to był pierwszy wiersz po inwazji, napisałam w języku angielskim. To nawet naprawdę był nie wiersz, a taka refleksja, ale potem tak skończył mi się tak, że to powstał wiersz. I pierwszy, dzisiaj może nie bardzo chcę jego czytać, ale zaczytam drugi wiersz po inwazji i to pierwszy napisany w języku ukraińskim. Ale także wtedy na początku nie mogłam znaleźć słów w języku ukraińskim, żeby mówić o tym, że co się dzieje, bo to naprawdę był taki szok. I już to było 31 marca, chyba kiedy, nie, przepraszam, to jest 17 marca, każdy nie, wiadomo się śmieje. 17 marca to ten pierwszy wiersz w języku ukraińskim. I on dla mnie taki był też niespodzianką, taki był innym. I ja myślę sobie, że wszystkie wiersze po inwazji są inne. Język się zmienił i język mój poetycki, tak mi się wydaje też. Кожна звістка про смерть, зламану долю, зруйнований дім, наче дірка у тілі швидко закрита металевою латкою. Скоро там не залишиться живого місця. Залізний дроворуб, пекельний андроїд, досконала машина, міцна оболонка наповнена болем і люттю. Немає у світі страшнішої зброї, потужнішого механізму, немає небезпечнішого супротивника. Тихо, серце моє, заткнися, замри. Зараз не час. Każda wiadomość o śmierci, złamanym losie, zniszczonym domu jest jak dziura w ciele, szybko zakryta metalową łatką. Wkrótce nie zostanie tam żywego miejsca. Blaszany drwal, piekielny android, doskonała maszyna. Mocna błona wypełniona bólem i złością. Nie ma na świecie straszniejszej broni, potężniejszego mechanizmu. Nie ma niebezpieczniejszego przeciwnika. Cicho, serce moje, zamknij się, zamrzyj. Teraz nie czas. No i to ciekawe, że końcówka tego wiersza tutaj jest na początku tej książki wybrana. To tak też dla mnie ważne.
Wtedy wiosna to taka była pora pracy, bardzo dużej pracy, oczywiście, że zawodowej, ale i jakichś takich aktywności wolonterskich, pomagania kolegom, bo dużo ludzi przyjechali do Lwowa w tym czasie i cały czas czegoś potrzebowali. Potem też nagle został interes do kultury ukraińskiej po całym świecie i mieliśmy różne spotkania, oczywiście, że online, z różnymi krajami i tłumaczami i to była taka dla mnie to druga nocna praca. I to tak, taka wiosna była, że musisz cały czas musisz pracować i musisz, bo tylko w pracy jest taki spokój jakiś. Nie masz czasu, żeby zamyślić się o tym, o tym, że to okropnie. To, że dzieje jest okropnie i to były takie emocje, oczywiście był ból i była złość, a teraz i nawet wtedy, ja myślę, że nawet po tych negatywnych emocjach były też uczucie jedności. I nawet miłości tak do wszystkich ludzi i swoich ludzi oczywiście. I Katarzyna już o tym mówiła, że w tym czasie wojny tak czujemy się, że każdy w Ukrainie jest częścią naszej rodziny i to taki obowiązek pomagać swoim bliskim ludziom. Wszyscy Ukraińcy teraz są jak bliskie ludzi, jak rodzina. No i wtedy te wiersze, które pisali się, to ja ich nazywałam się ich wiersze, nie wiersze. I tutaj tak też następny tekst to chyba pokazuje. Takí niezruční, takí straszní wiersze, pełni luti, takí niepolitkorektni. Żadnej w tych wierszach krasy, żadnej estetyki. Метафори сохли і розсипались, не забоявши. Метафори закопані на дитячих майданчиках, під нашвидкоруч збитими хрестами. Завмерлі у неприродних позах, біля під'їздів будинків, присипані пилом. Готували їжу на відкритому вогні, намагались вижити. Загинули від зневоднення під завалами, розстріляні в авто під білим прапором із простирадла, з яскравими наплічниками за спиною лежать на асфальті до лілиць, поруч із котами і псами. Даруйте, але такі вірші – це все, що маємо для вас на сьогодні, шановні пані та панове. Глядачі театру війни. Takie kłopotliwe, takie straszne wiersze, pełne złości, takie politycznie niepoprawne. Żadnego w tych wierszach piękna, żadnej estetyki. Metafory uschły i rozsypały się, zanim rozkwitły. Metafory zakopane na placach zabaw pod naprędce zbitymi krzyżami. Zamarłe w nienaturalnych pozach, przy bramach domów, przysypane pyłem. Gotowały posiłki na otwartym ogniu. Usiłowały przeżyć. Zginęły od odwodnienia pod gruzami. Ostrzelane w samochodzie pod białą flagą z prześcieradła. Z jaskrawymi plecakami na ramionach, leżą na asfalcie, twarzą w dół, obok kotów i psów. Wybaczcie, ale takie wiersze to wszystko, co mamy dla was na dzisiaj, szanowni państwo, widzowie Teatru Wojny. Bardzo i teraz to, co przeczytałaś i co wcześniej powiedziałaś, przypomina taki wiersz Czesława Miłosza, który nosi tytuł Sarajewo, który zaczyna się takim wersem: poezja być może to nie jest, ale
nie mogłem nie napisać. I zresztą dzisiaj czytany ten wiersz, wiesz, jakby bardzo dużo mówi o sytuacji wojny w Ukrainie i świata wokół. Ale to jest właśnie to niezwykłe. Kataryna o tym mówiła, ty mówisz, że, bo czasem się wydaje, że wojna jest takim czasem już od Horacego, że milkną muzy, prawda? To znaczy, że ona blokuje głos, prawda? Natomiast to, co mówicie, jest jakby wręcz przeciwstawne, że nie można nie mówić, nie można nie pisać. No oczywiście piszemy teraz w inny sposób. Piszemy, kiedy tak naturalnie nie możemy milczeć. I to jest taka szybka emocja, która też opowiada, co się dzieje, opowiada prawdę i musi być przetworzona u wiersz. I teraz tak dużo nie piszemy. Jak ja powiedziałam, to takie wiersze są bardzo inne. Ale no teraz nawet myśleliśmy, czy to tak normalnie teraz jest pisać w czasie wojny. Czy to coś zmienia, czy po prostu trzeba w tym czasie robić jakieś realne sprawy, pomagać ludzi, pracować zawodowo dla Ukrainy, pomagać armii, ale po prostu no to są takie autory, że w tym czasie nie mogą pisać, ale ktoś musi mówić. Jak ono przychodzi, to po prostu ty musisz go wypuścić, tego wiersza. To może jeszcze tak, ja też dodam, że właśnie to, co powiedziała Julia, że to bardzo, bardzo różnie, ludzie na to reagują i są autorzy, którzy właśnie nie piszą teraz. Są autorzy, ale to zwykle właśnie mówią, że nie mogą pisać, że po prostu nie mogą znaleźć słów, nie mogą po prostu, no nie mogą sobie jakoś tego w głowie ułożyć, przetworzyć i teraz nie piszą. I być może będą pisać później, być może potrzeba dystansu, by trzeba, nie wiem, czasu, żeby zaczęli pisać, a może już nie będą pisać wcale. To też jest możliwe. Też na przykład osoby, które pisały dużo właśnie w 2014 roku, na przykład teraz nie piszą lub piszą niewiele. Są takie osoby, które piszą dużo. I na przykład ja jestem też bardzo zdziwiona, bo na przykład ja bardzo dużo piszę, ja normalnie piszę mało. I ja to też, dla mnie to jest jakaś taka forma, no czasami się mówi właśnie, że to jest terapii. Może tak, może to też jest forma terapii, dlatego że przede wszystkim na początku zaczęło się od tego, że brakowało słów. Wszyscy po prostu pisali o tym, że nie ma języka na to, nie ma słów po prostu. I to jest też jakaś forma właśnie wyrzucenia z siebie jakiejś emocji, próba uporządkowania sobie tego w głowie. Tego się nie da uporządkować tak naprawdę, tego się nie da zrozumieć chyba, ale jakaś taka próba. Tak naprawdę, no są takie głosy, że właśnie, że to nie jest czas na pisanie, że trzeba robić inne rzeczy, ale pisanie poezji, umówmy się, to nie jest tak, że ktoś zwalnia się z pracy i tydzień siedzi i pisze jeden wiersz, tylko wiersz się pisze stosunkowo krótko, więc to jest zwykle, wszyscy pracujemy, wszyscy coś robimy, a no gdzieś tam w jakiejś wolnej chwili te wiersze się pisze, to nie jest napisanie powieści. Więc dlatego na przykład w tej chwili powstają wiersze, a nie powstają powieści, bo na to potrzeba czasu, spokoju, dystansu, jakiegoś pomysłu i tak dalej. Teraz właśnie powstają wiersze. I te wiersze są bardzo potrzebne. Ja na przykład mogę powiedzieć, ja się zastanawiałam nad tym, czy to jest czas na pisanie, czy nie pisanie w 2014 roku. Ja przeżyłam potężny kryzys wtedy. Nie pisałam, nie tłumaczyłam, bo wydawało mi się, nawet nie tłumaczyłam, bo wydawało mi się, że jeżeli giną w Kijowie, giną ludzie, to, że ja przeczytam tu jakiś wiersz, czy napiszę, czy przetłumaczę coś, to w ogóle jak to się ma do tego, co to w ogóle da. Teraz ja nie miałam w ogóle nawet chwili na zastanowienie się, dlatego że kiedy 24 lutego mój telefon, nie wiem, wszystkie jakieś możliwe kontakty, nie wiem, SMS-y, Messenger, po prostu wszystko dzwoniło, klikało, ja nie byłam, teraz pracuję, prowadzę zajęcia, więc ja nie byłam w stanie w ogóle na to odpowiadać, na to wszystko, nie wiem, skontaktować się z każdą osobą. Wszyscy chcieli ode mnie przekładów. I ja po prostu, tak jak powiedziała Julia, w nocy miałam drugą pracę, szukałam przekładów, przekładałam, szukałam wierszy, wysyłałam oryginały, odpowiadałam na maile i tak dalej. I ja nie miałam czasu na zastanowienie się w ogóle na nic. I to znaczy, że było tak niesamowite zapotrzebowanie na tą poezję ukraińską, czyli ja nie musiałam się nad tym zastanawiać. To ludzie, to Polacy odpowiedzieli za mnie, to znaczy, że to jest potrzebne. Tego chcą, tego potrzebują i ta poezja jest potrzebna chociażby po to, żeby zrozumieć, co,
co się dzieje w Ukrainie, co Ukraińcy teraz, Ukraińcy przeżywają. To też pomaga nam trochę uporać się z naszymi emocjami. To też pomaga nawet tak realnie pomagać po prostu. Organizujemy jakieś czytanie, zbieramy pieniądze na przykład na potrzebę Ukrainy. Wydaliśmy na przykład teraz książki i też będziemy zbierać pieniądze. Więc wiem, że to jest tak, że ktoś może pisać, ktoś nie może, ale ci, którzy mogą, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Mówienie, pisanie i to też zostanie później. A jak to jest, Julio, jeszcze chciałem się spytać, bo mówiłaś o tym zainteresowaniu świata kulturą ukraińską i tym, że jesteście czy online, czy wtedy, kiedy możecie wyjeżdżać, po prostu cały czas w kontakcie z tłumaczami, z innymi krajami. Ale jak to jest w samej Ukrainie? Czy czytacie wiersze? Czy są spotkania autorskie? Czy to jest też potrzebne samym Ukraińcom dzisiaj? No chyba, jak już Aneta powiedziała, że poezja może szybko reagować i to też niosę takie jakieś uczucie jedności i wzajemorozumienia. Teraz te spotkania wszystkie są takie z dodatkową celą zbioru pieniędzy na potrzeby armii, oczywiście. Chyba takich prostych spotkań, czytań nie ma. Bo to wszystko, co robimy, musi pomagać. Ciekawe, bo też to słyszałem, że wszystkie spotkania są w tym sensie płatne, prawda? No to tak, to chyba człowiek sobie decyduje, czy on robi, to nie obowiązkowe. Ale że się składa wtedy jakiś grosz, tak? Może składam, no to tak zależy. To tak było w 2014 roku tak było, tak teraz to chyba bardziej... No to zależy, zależy od spotkania, tak, ale oczywiście, że takie spotkania są i ludzie chcą też być między ludźmi, swoimi ludźmi, to jest bardzo ważne. Jeszcze o wierszy. Ja już od wiosny byłam czytałam na trzech festiwalach, też w Polsce na Katowice Jazz Fest i w Litwie w Literackim Tygodniu i w Brno na miesiącu czytań autorskich. I z wierszami to tak jest, że ludzie czytają nowiny, tak? Wiadomości o Ukrainie, ale potem po czytaniu tak mówią, że to zupełnie jest inaczej z wierszy, aniż z wiadomości. To teraz my rozumiemy, co wy przeżywacie w tym momencie, bo to jest ta emocja. I tak chyba to poeta, myślę, że no, to chyba jest ważne pisać wierszy teraz, jak jest taka możliwość, jak oni się przechodzą. Dla mnie na przykład było też ważne, żeby tłumaczyć wiersze, dlatego że przecież mnóstwo Ukraińców, Ukrainek przede wszystkim, przyjechało do Polski. I Polacy organizowali dużo spotkań i chcieli właśnie czytać poezję. I również prosili mnie zawsze oryginały, dlatego że będą goście z Ukrainy, żeby można było czytać i po polsku, i po ukraińsku. I to też było bardzo ważne. Dostawałam na przykład jakieś wiadomości ze szkół, na przykład, że dzieci z Ukrainy są, że jakieś teatry na przykład chcą zrobić, czy na przykład na studiach tam ze studentami porozmawiać o wojnie, czy coś takiego. I też na przykład dla mnie było bardzo ważne, żeby tłumaczyć te wiersze pisane przez poetki, które przyjechały często z dziećmi do Polski i opisywały to doświadczenie tej przymusowej emigracji, te pociągi ewakuacyjne, tę próbę zaadaptowania się w Polsce. I wydawało mi się, że to jest bardzo ważne, żeby Polacy mogli zrozumieć, jak się, no, głównie to były kobiety, tak jak się te kobiety czują, jakie trudności przeżywają, żebyśmy po prostu mogli lepiej je rozumieć i lepiej też im pomagać. No i tak samo z tłumaczeniami. Ukraińskie poety i poetki publikują dużo wierszy na Facebook i dlatego oni są otwarte dla światu i dla innych tłumaczy. I ja pamiętam, że w wiosnie to tak było, że jak jakiś nowy wiersz, to często w tym samym dniu został przetłumaczony na parę języków. I to tak szybko szedł dalej w tak. inne kraje. I to takie naprawdę tworzyło takie niesamowite poczucie wspólnoty, bo właśnie ja też w tym brałam udział, to też czytałam, tłumaczyłam szybko i to po prostu widziałam też, jak Polacy to czytają i jak czekają na kolejne wiersze, czekają na kolejne przekłady i to czegoś takiego wcześniej nie było. W ogóle nie było czegoś takiego i to jest naprawdę coś takiego na naszych oczach w tej strasznej sytuacji, tej okropnej sytuacji, coś takiego pięknego też się rodziło.
Tak też myślę o tym w mediach polskich, w radiu, ale nawet no, rzadko bywało wcześniej, że Gazeta Wyborcza na przykład tak dużo poezji publikowała ukraińskiej, prawda, że dziennik, który tam mało ma w ogóle miejsca na kulturę, nagle pojawiały się i pojawiają osiem się stron ciągle, poezji. Prawda? Osiem stron poezji. Tak, nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Nie? Przeczytasz jeszcze coś? Może ostatni. On chodzi o tym, o czym rozmawialiśmy tutaj teraz. Хто сказав, що слова зараз не мають ваги? Наші слова, які пишуться в повітрі розпеченим залізом подихів, кривавими згустками вражають на поблідлих губах, вгризаються в ґрунт під нашими ногами, осідають на одяг і черевики прахом від зруйнованих домівок. Наші слова тягнуться до близьких, до всіх, розкиданих по простріленій мапі країни. Слова. Міцними дротами сполучень, причепленими до серця, тугими линвами співтривання. Як сильно ми спільно можемо любити, як сильно ненавидіти. Слова, які згрібаємо у наплічник в останню мить перед виходом. Слова, за які хапаємося, щоб утримати хоч якусь рівновагу, коли з-під ніг вибивають землю, як хитку табуретку. Слова, якими притискаємо зяючу рану, розпанаханий тендітний живіт безпеки, ще підлітки. Наші слова, тверді та опуклі від люті, чорні від горя, як бетонне перекриття давнього бомбосховища. Немає нічого тривкішого за них, нічого непроминальнішого. Хто повідав, що слова зараз не мають вартості? Наші слова, які пишуться в повітрі, розгрзаним железом віддихів, крвавими скрепами ражу на побладлих гваргах, вгризаючись в ґрунт під нашими ногами, osiadają na ubraniach i butach prochem ze zrujnowanych domów. Nasze słowa wyciągają się do bliskich, do wszystkich porozrzucanych po przestrzelonej mapie kraju. Słowa są mocnymi kablami związków przyczepionymi do serca, twardymi linami współistnienia. Jak mocno wspólnie możemy kochać, jak mocno nienawidzić. Słowa, które zgarniamy do plecaka w ostatniej chwili przed wyjściem. Słowa, których się łapiemy, żeby utrzymać jakąkolwiek równowagę, kiedy spod nóg wykopują ziemię jak chybotliwy taboret. Słowa, którymi przyciskamy ziejącą ranę, rozpłatamy delikatny brzuch pewności, jeszcze nastolatki. Nasze słowa, twarde i wypukłe od złości, czarne od rozpaczy, jak betonowy strop dawnego schronu. Nie ma niczego trwalszego od nich, niczego bardziej nieprzemijającego. Julia Musakowska, Janeta Kamińska, bardzo dziękujemy, duże dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.